Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt przywitać Państwa wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym zebraniu Zespołu Parlamentarnego do spraw kopalni Krupiński. Od razu zaznaczę, że ta nazwa jest troszkę taka umowna, dlatego że tak naprawdę pod tą nazwą kopalnia Krupiński kryje się nie tylko problem związany z tą kopalnią, która z niewiadomych powodów została zamknięta, postawiona w stan upadłości i dzieją się wokół niej różne dziwne rzeczy związane z próbami prywatyzacji czy przekazania komuś, nie do końca wiadomo komu, ale też chodzi o to, żeby w kontekście tej kopalni zastanowić się w tym zespole nad czymś, co nazywamy technologią podziemnego zgazowania węgla, jako nową perspektywą dla rozwoju polskiego górnictwa, dla uratowania tego górnictwa, dla uratowania kopalni, dla rozwoju tych kopalni polskich i dla wykorzystania tego gigantycznego zasobu, jakim jest węgiel, którego posiadamy w bardzo dużej ilości. Dzień dobry, zapraszamy. I które to zasoby dzięki tej rewolucyjnej technologii mogą spowodować, że no, Polska będzie krajem produkującym ogromne ilości wodoru potrzebnego w elektromobilności, w energetyce rozproszonej itd. itd. Szanowni Państwo, są takie zasadnicze trzy cele tego zespołu. Pierwszy cel to jest zbadanie tego, co stało się z kopalnią Krupiński. Nawet nie w kontekście, znaczy przede wszystkim oczywiście w kontekście tej konkretnej kopalni, ale żeby niejako zbadać mechanizmy, jak to się dzieje, że te kopalnie są zamykane, chyba już w tej chwili 8 kopalni jest, prawda, postawionych w stan przekazanych do zamknięcia. Czy to są mechanizmy prawidłowe? Czy one są zgodne z jakimś rozsądkiem gospodarowania, racjonalizmu gospodarczego? Czy tutaj nie kryją się za tym jakieś patologie? A więc zbadanie sprawy zamykania kopalń, przede wszystkim w kontekście kopalni Krupińskiej, uzasadnienia tej decyzji, czy też jej racjonalności itd., itd. Druga rzecz to jest właśnie promowanie, nagłośnienie tych możliwości, tej koncepcji, jaka wynika z technologii podziemnego zgazowania węgla, jako właśnie szansy dla polskiego górnictwa i rozwoju polskiej energetyki. Ta sprawa jest w tej chwili, właściwie o tym się bardzo mówi, tylko niektóre media jakoś zahaczyły o te kwestie. Natomiast to może być ogromna szansa dla Polski, nie tylko w kontekście energetyki, ale także w kontekście ogromnych przychodów, jakie ta technologia, sprzedaż, produkcja wodoru, koncesje z tym związane, ogniwa wodoroelektryczne, jakie mogą generować dla Polski, dla Skarbu Państwa, co w kontekście naszego zadłużenia, naszych problemów finansowych może być wręcz problemem typu no być albo nie być. I trzeci cel, jak sądzę, jaki stoi przed tym zespołem, to mamy ambicje, aby stworzyć specjalną specustawę dotyczącą właśnie, ja to nazywam tak roboczo, ale może jakoś to dopracujemy, Narodowego Planu Rozwoju Technologii Wykorzystania Technologii Podziemnego Zgazowania Węgla. Ta specustawa powinna właśnie określać, w jaki sposób udzielać koncesji na wydobycie, na przetwarzanie, na wykorzystywanie wodoru z podziemnego zgazowania węgla. W taki sposób, aby po pierwsze, no jednak to przede wszystkim państwo polskie, co do zasady Polska miała kontrolę nad tymi ogromnymi zasobami wynikającymi z tegoż produkcji wodoru w ten sposób, a po drugie, żeby przy odpowiednim konstruowaniu koncesji na to wszystko, żeby stworzyć specjalny fundusz, za pomocą którego na przykład będziemy w stanie spłacić gigantyczne zobowiązania emerytalne, jakie ciążą na państwie polskim. Przypomnę, że one według różnych szacunków są od 3,3 biliona do 4 bilionów nawet złotych. Taki to jest ogromny dług, jeśli chodzi o nasz system emerytalny i tego się na chwilę obecną właściwie nie da spłacić, chyba że zrobimy coś wyjątkowego i tym czymś wyjątkowym właśnie mogą być dochody z wodoru uzyskiwanego dzięki podziemnemu zgazowaniu węgla. Czyli jest to wizja pewnej strategii rozwoju tak naprawdę Polski, bo także w kontekście finansowym, także w kontekście dochodów państwa polskiego i także w kontekście właśnie zlikwidowania największego problemu polskich finansów publicznych, jakim są gigantyczne długi, dług ukryty wynikający z zobowiązań szeroko rozumianego systemu emerytalnego. Czyli krótko mówiąc, to może być gigantyczna szansa dla Polski, jeżeli będziemy potrafili nakłonić rządzących, kolejne ekipy będące u władzy do tego, aby na tę technologię zwrócił szczególną uwagę,
aby dały, że tak powiem, priorytet w rozwoju gospodarczym naszego państwa i aby potrafiły wykorzystać w odpowiedni sposób dochody, tak powiedziałem, z wydobycia, z produkcji, z przetwarzania wodoru i wszystkich jego tutaj możliwych pochodnych. Szanowni Państwo, to był taki wstęp, mam nadzieję, że niezbyt długi. A teraz zgodnie z poprzednimi ustaleniami, na tym, że zespole, po pierwsze, zaplanujemy sobie jakąś pracę, spróbujemy się wspólnie zastanowić z Państwa pomocą nad konkretnymi krokami, jakie ten zespół powinien przyjąć, czyli nad konkretnym harmonogramem prac, co w pierwszej kolejności, co w drugiej, co robimy, z kim rozmawiamy, z kim się spotykamy, jakie rzeczy podejmujemy najpierw, jakie później i tak dalej, a więc postaram się wyznaczyć taki harmonogram. Natomiast w pierwszej części poproszę tytułem takiego jakby tutaj opisania problemu, przedstawienia zagadnienia, czyli wprowadzenia w cały ten temat. Poproszę pana Krzysztofa Tytko, który zobowiązał się przedstawić prezentację. Bardzo proszę. Gdybyśmy się spotkali w instytucie, nasze pierwsze spotkanie, żeśmy również mówili o powołaniu tej społecznej komisji specjalnej do badania sprawy. Ta sprawa upadła, czy ona będzie przedmiotem? Nie, to miałem na myśli, mówiąc o tym, że będziemy starali się zbadać, o co się stało w kopalni Krupiński, tak? Więc owszem, oczywiście pewnie szanse na powołanie komisji śledczej, klasycznej, sejmowej są minimalne czy równe zero. Ile tam potrzeba głosów na powołanie komisji śledczej? To potrzeba zwykła większość głosów, tak? Ale partia rządząca musiałaby się na to zgodzić, co w obecnych warunkach jest raczej mało. Ja mówiliśmy o społecznej komisji śledczej. Właśnie, w związku z tym my możemy spróbować przeprowadzić właśnie taki plan powołania czegoś w rodzaju takiej społecznej komisji, która oczywiście w miarę możliwości, jakie będzie miała dostępne, dużo skromniejszym niż normalna komisja śledcza, może zbierać materiały, informacje, dokumenty, może próbować wzywać różne osoby ważne na ten zespół, żeby coś tam powiedziały, czyli prowadzić takie bardziej detektywistyczne dochodzenie w tym zakresie. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc rozumiem, że mogę przekazać już głos panu Krzysztofowi, który nas wprowadzi w temat. Witam państwa serdecznie. Patrząc tutaj na skład... Panie Krzysztofie, uwaga techniczna. Tak? Proszę jak najbliżej mikrofon. Przesunę go do siebie. W całości, tak. No. Tak. Obserwując skład tej komisji, to mogę stwierdzić, że w tym gronie udzieliłem już kilku prezentacji w tym ogólnym temacie. Ja myślę, że byłoby wskazane, żebym ja może 10 czy 15 minut jakby ogólnie powiedział, w czym jest problem, a żebyśmy ten czas dzisiaj poświęcili na wypracowaniu, co należy robić dalej, bo oczywiście prezentacja dotycząca, jakie są korzyści wynikające z podziemnego zgazowania węgla czy energetyki rozproszonej, to jest tematyka bardzo długa. Zresztą, ja tylko wtrącę, tak. Wie pan, panie Krzysztofie, to jest tak, że to jest transmitowane zarówno tutaj przez media, które do nas przyszły, jak i przez specjalny system sejmowy, więc też chodziło mi o to, że osoby, które pierwszy raz w ogóle widzą, które z ciekawości włączyły albo zobaczą sobie potem transmisję z tego zespołu, też miały wprowadzenie, tak? Czyli tak naprawdę pan mówi nie tylko do tych osób, które tu są i które być może słyszały to wiele razy, ale być może do wielu, wielu więcej odbiorców, więc to tylko tak zaznaczam, że pan miał tak świadomość tej kwestii. Dziękuję. No to ogólnie można powiedzieć, że w sektorze paliwowo-energetycznym nadchodzą dwie przełomowe technologie. W sektorze wydobycia węgla, technologia podziemnego zgazowania węgla, a w energetyce odejście od energetyki zawodowej zarządzanej centralnie na rzecz energetyki rozproszonej. I to jest model biznesowy, który w następnej dekadzie, czy być może dwóch, całkowicie przekształci ten sektor paliwowo-energetyczny. Jeśli chodzi o technologię podziemnego zgazowania, to ta technologia pozwala zwiększyć dostępność do naszych zasobów węgla z około 3-4 miliardów, które można wydobyć efektywnie, czyli ekonomicznie, czyli opłacalnie ekonomicznie. Można tą ilość zasobów zwiększyć do około 400, dostępność do około 400 miliardów ton węgla.
Dzisiejsze wydobycie metodą tradycyjną jest, jeśli chodzi o zyski takie długoterminowe, to raz jest plus, raz jest minus i generalnie tradycyjne wydobycie opiera się na tym, że jest to działalność po break even point, czyli zero. W długim terminie raz są straty, raz są zyski, czyli to jest taka działalność jakby zerowa. Ale podziemne wskazowanie węgla z tych doświadczeń, które wynikają, które przeprowadziły polskie instytuty naukowo-badawcze na przykładzie kopalni na przykład Wieczorek i te badania i instalacje pilotażowe, które są w wielu zakątkach świata, głównie w Australii, wskazują, że ta technologia jest około pięciokrotnie tańsza od tej metody tradycyjnej. Reasumując, gdyby technologie podziemnego zgazowania węgla zostały dopracowane na skalę przemysłową, to może generować zyski samego tylko węgla. Oczywiście mówimy tutaj od momentu rozpoczęcia eksploatacji, czyli wydobywania energii tą metodą do momentu całkowitego szczerpania tych zasobów węglowych. To może czerpać zyski rzędu około 200 bilionów złotych. Ja tego teraz tutaj nie będę udowadniał, ale gdyby ktoś chciał w kuluarach powiedzmy zobaczyć tą prezentację, to mógłbym to w jakiś sposób udowodnić. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że te założenia nasze są tak bardzo konserwatywne, że może być tylko więcej, a w naszej ocenie tych zysków mniej być nie może. To tyle, co bym powiedział o tej technologii. Jeśli teraz popatrzeć na to, co się stało przez te ostatnie 30 lat, to można sobie odpowiedzieć, że to, co było na powierzchni własnością narodu polskiego, czyli Skarbu Państwa, zostaliśmy z tego wywłaszczeni i teraz stoimy przed dylematem, że prawdopodobnie istnieje duże prawdopodobieństwo, jest wiele przesłanek, że my jako naród możemy być wywłaszczeni z kontroli nad zasobami naturalnymi. Jakie są przesłanki, że takie prawdopodobieństwo może nastąpić? A po pierwsze, w roku jeszcze na 3 lata przed transformacją, w roku 1986, został zlikwidowany Centralny Urząd Geologiczny, który miał pod sobą około 50 jednostek, które wykonywały pracę na rzecz rozpoznania i dokumentowania złoża. Ten proces został wstrzymany i właściwie do końcówki lat 80. zaprzestano poszukiwać, rozpoznawać i dokumentować złoże. Proszę Państwa, w roku 2000 w międzyczasie kilkukrotnie główny geolog kraju, czy Ministerstwo Ochrony Środowiska przekwalifikowało zasoby bilans, wcześniej uznane za bilansowe, czyli te, które się opłaca wydobywać, na zasoby pozabilansowe. Tak jest w przypadku również węgla kamiennego. W węglu kamiennym jeszcze 20 lat temu zasobów operatywnych, czyli tych, które się ekonomicznie nadawają do wydobycia, mieliśmy około 6 miliardów. W tej chwili według nowych kryteriów bilansowości mamy ich tylko 3. Po prostu Ministerstwo Ochrony Środowiska chce nam pokazać, że my właściwie tych zasobów mamy coraz to mniej i coraz to mniej może wynikać korzyści dla społeczeństwa z eksploatacji tych zasobów. Dlatego też obserwujemy, co się dzieje w ostatnim okresie czasu, jak żeśmy ograniczyli wydobycie, jak żeśmy ograniczyli moce produkcyjne, ile kopalń zostało zamkniętych. No nie chcę tego tematu rozwijać tu dalej. Ale proszę Państwa, rok 2005-2007 jest u władzy Prawo i Sprawiedliwość. Podsekretarzem stanu jest głównym geologiem kraju jest pan profesor Marian Orion Jędrysek i on jako pierwszy w całej tej historii powojennej do roku 2001, on jako pierwszy bezprzetargowo doprowadził do wydania koncesji
na poszukiwania węglowodorów. Wprawdzie było to kilkanaście tych koncesji, ale to były raz koncesje bezprzetargowe i właściwie pół darmo. W ten sposób po zakończeniu kadencji w 2007 roku, jak doszła do władzy koalicja PO i PSL, jakby otwarto drzwi, przygotowano furtkę i na tym prawnym przygotowaniu następna koalicja przez te 8 lat wydała setki koncesji bezprzetargowo. Te wszystkie koncesje właściwie zostały wydane za kwotę około 35 milionów złotych, gdzie polskie społeczeństwo na udokumentowanie tego złoża wydało dziesiątki miliardów złotych. Czyli właściwie udostępniono wiedzę geologiczną obcym firmom, nie Skarbu Państwa, właściwie za darmo. I dzisiaj pan Orion, pan profesor Mariusz Orion-Jędrysek ponownie jest głównym geologiem kraju i proszę Państwa, od 3 lat przygotowuje nową politykę surowcową państwa. No więc jest to dla nas jako Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów troszkę dziwne, bo będąc 2 lata jako główny geolog kraju, mówił, że już miał w ogóle dopracowaną tą całą strategię i że PO miało tylko skorzystać z tych opracowań, które zostały zrobione. PO oczywiście tego nie zrobiło, a wręcz skorzystało z tych otwartych drzwi i wydało te koncesje. Będąc 8 lat w opozycji, nie dopracowano tej strategii nowej i dzisiaj, proszę Państwa, jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli w przyszłym roku zostanie zatwierdzona przez rząd i jakby uchwalona przez Sejm ta nowa polityka surowcowa państwa, która też mówi o zmianach w prawie geologiczno-górniczym, to jest duże prawdopodobieństwo, proszę Państwa, że będą tam takie zapisy, że my jako Skarb Państwa, czy my jako Polacy utracimy kontrolę nad wydobyciem tych zasobów. W ogóle narracja pana profesora Jędryska jest taka, że my musimy, ponieważ my jako Polska nie mamy kapitału, więc my nie możemy prowadzić tych kapitałochłonnych nakładów na dokumentowanie złoża, więc musimy stworzyć warunki dla inwestorów zagranicznych, ograniczyć ryzyko dla nich wejścia, no po to, że oczywiście będziemy mieć z tego jakieś korzyści, proszę Państwa, ale korzyści być może w postaci opłaty eksploatacyjnej, być może w jakichś innych opłatach, ale to będą grosze, jeśli tak będzie, to będą powiedzmy malny procent z tych zysków, który może wygenerować ten podmiot gospodarczy, który będzie kontrolował wydobycie danej kopaliny. Ja chcę zwrócić tylko jeszcze na jedną uwagę, że w ostatnim okresie czasu nastąpiło tyle zmian w zapisach prawa górniczo-geologicznego, które sprzyjają koncesjonariuszami, czyli ten podmiot, który otrzymuje koncesję, kiedyś jak dostał koncesję na wydobycie danej kopaliny użytecznej, to dotyczyła to koncesja tylko danej kopaliny. A proszę Państwa, dzisiaj danej kopalinie użytecznej towarzyszy w niskim procencie zawartości w tej kopalni użytecznej istnieją pierwiastki, które są, mają zawartość 0,1%. I może się okazać, że ta 0,1% przy okazji wydobycia tej kopalni zasadniczej, jak będziemy wydobywać również wiele pierwiastków tych śladowych, ale się okazuje, że one dzisiaj mają taką potężną wartość, że może się okazać, że ktoś otrzymuje koncesję na wydobycie danej kopaliny, a przy okazji wydobywa te kopaliny o niskiej zawartości, ale cena czy wartość ich przekracza wartość
na tą kopalinę, na którą uzyskano koncesję. Dlatego też należy dokonać wszelkich starań z punktu widzenia społeczeństwa, z punktu widzenia suwerena, ażeby w jakiś sposób w trybie, ja uważam też natychmiastowym, bo właściwie mamy pół roku czasu, bo gdyby się okazało, że to, co my mówimy, się uprawdopodobni, no to będzie to sytuacja nie do odrzucenia, bo jeśli raz prawnie przekażemy koncesję obcemu podmiotowi, to właściwie nie będzie możliwości jej odrzucenia. Wskazuje to również na to fakt, że część koncesji, które zostało wydanych w poprzedniej koalicji rządzącej, jest w arbitrażu i tam są bardzo trudno jest, jeśli chodzi o Skarb Państwa, te procesy wrócić. Proszę Państwa, ja tak najbardziej chciałbym zwrócić jeszcze w tej chwili uwagę, jaki potencjał tkwi w polskich zasobach naturalnych. Proszę Państwa, żeby to zobrazować, to jakby chciałbym to w tej chwili... Trzeba odświeżyć to. Sygnały się uśpią. Się będzie nagrzewało. O, już powoli się zaczyna nagrzewać. Proszę Państwa, generalnie polskie społeczeństwo właśnie w ten sposób bezkarny zostało przez te 30 lat wywłaszczone z całego majątku, tego kluczowego majątku na powierzchni i zyski z tego nie czerpie dzisiaj właściciel, a czerpią z tego inne narodowości, czy inne kraje, czy inne firmy. W tej chwili, tylko jakby chcę zwrócić uwagę, że to, cośmy utracili, różnie to się szacuje, to jest może 5 milionów złotych zostało jakby polskie społeczeństwo wywłaszczone z takiego majątku, ale proszę Państwa, prawdopodobnie zasoby, które tkwią w ziemi, to jest wartość kilkusetkrotnie albo kilkadziesiątkrotnie większa od tego, co jest na powierzchni. A żeby to zorganizować, to ja chciałbym pokazać taki przykład, że jeśli populacja naszego narodu polskiego, w kraju jest około 36 milionów, za granicą mamy 20 milionów, czyli razem jest około 56 milionów Polaków. Jeśli terytorium Polski wynosi 322 tysiące metrów kwadratowych, to ja chciałem pokazać, jakby jaka przypada działka w Polsce na jednego obywatela. I to, proszę Państwa, wynosi jeden obywatel, ma jakby działkę 5750 metrów. Proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych prawo geologiczne mówi, kto ma działkę, ten ma wszystko, co tkwi pod tą działką, jest jego własnością. I ja myślę, że te prawo geologiczne też w dłuższym okresie czasu one w tym kierunku zmierza. Ta próba moja pokazania tego jest po to, żeby każdy obywatel Polski miał świadomość, że do niego hipotetycznie, bo ja chciałem tylko obrazowo to przedstawić, jest właścicielem działki 5720 metrów i teraz rozpatruje tylko węgiel, że węgla w Polsce, bo chciałem jakby pokazać, jaka jest wartość węgla w działce per capita. Żeby każdy obywatel uzmysłowić każdemu obywatelowi, co ewentualnie straci, jeśli nie będzie społecznego nacisku na rząd, a tutaj głównie na
dla tego, który wydaje koncesję, a jest nim Ministerstwo Ochrony Środowiska, a szczególnie Główny Geolog Krajów, co ewentualnie stracimy. Więc ja tylko chciałbym pokazać na przykładzie węgla. Proszę Państwa, wartość gazu po zastosowaniu podziemnego zgazowania węgla per capita to jest 6 milionów 342. To jest oczywiście wartość, żebyście Państwo zrozumieli, to jest wartość w złożu, nie licząc jeszcze kosztów jego wydobycia. Ja tylko chciałem pokazać, że przy dzisiejszej cenie gazu za jeden metr sześcienny około 2 zł, przy dzisiejszej ilości gazu z jednej tony, którą możemy uzyskać 440 metrów sześciennych, razem daje to taką wartość. Gdyby znowu ktoś chciał jakby sprawdzić, jaka jest metodologia obliczenia, no to jestem do dyspozycji. Proszę Państwa, jeśli my w kraju mamy całą tablicę Mendelejewa, mamy dziesiątki strategicznych surowców w dużych ilościach, to nie są moje słowa, to są słowa pana profesora, głównego geologa kraju, że my jesteśmy najbogatszym krajem, że my właściwie za 5-6 lat moglibyśmy być najbardziej bogatym krajem w Europie. To są jego słowa i to są słowa wypowiedziane głównie jeszcze przed rokiem 2015, bo to było na krótko przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Więc następnym takim surowcem chciałem pokazać tytan. Wartość tytanu w działce per capita, jak wiemy, w Suwałkach są potężne zasoby rud żelaza, jest około 380 samego żelaza, jest około 360 milionów, tytanu jest 97 milionów, wanadu około 4 milionów. Ja tylko chciałem na przykładzie wanadu pokazać, że per capita na każdego obywatela przypada około 1,74 tony per capita. Cena dzisiaj, cena wanadu na giełdzie londyńskiej wynosi około 81 400 tytanu. I to dobrze, jakbyś mi mówi, że każdy z nas, z obywateli, jest umownie właścicielem tytanów w kwocie 141 636 zł w działce per capita. Ja ciągle mówię, żebyśmy to wszyscy zrozumieli. To nie jest zysk netto otrzymany z wydobycia tego potencjału. Ja tylko tak pokazuję, jaka jest wartość danej kopaliny użytecznej w złożu, jaka jest obecna dzisiaj cena, czyli to można ją w ten sposób jakby wycenić. A zaraz pokażę, w którym kierunku, bo to co pokazuje, to jest jakby główny wniosek, który chcieliśmy pokazać, który właśnie ta komisja powinna skierować do rządu. Proszę Państwa, jeśli teraz, jest to tu niewyraźnie widać, a ja tak, jeśli my mamy tablicę Mendelejewa, to pierwsze co trzeba zrobić w tej całej nowej polityce surowcowej państwa, to przecież jest, my to 3 lata robimy, a to wystarczy tylko inwentaryzować złoże, które mamy. Po inwentaryzacji tego złoża trzeba zobaczyć, jakie są technologie dostępne do jego wydobycia, jakie są technologie do przetworzenia tych surowców w końcowych koncentrach i obliczyć, jaka jest wartość tego złoża, którego my jesteśmy właścicielem. Ja tutaj na przykład tak, że mamy kopalinę węgiel, tu wymieniam, nie skończyłem, ale gaz, ropa, geotermia, wanad, złoto, srebro i tak dalej, to wszystko posiadamy i w tym kierunku myśmy powinni pójść i zażądać informacji od głównego geologa kraju. Czyli mamy węgiel, mamy udokumentowane jego ilości, mamy kategorie
kategorię dokumentowania złoża, czy to jest kategoria C1, czy B1, bo kategoria złoża, czym bardziej jest dokładna, tym z większą precyzją potrafimy określić, ile właściwie tego złoża jest. Trzeba pokazać, jaka może być technologia wydobycia i na koniec pokazać, jaka jest wartość złoża i jaka jest wartość per capita. Ja już pokazałem na przykładzie tego węgla, że per capita to jest 6 milionów, no to milionów. A tutaj jeśli chodzi o wartość złoża, proszę Państwa, to jest 355 bilionów złotych. I chciałbym się spotkać z ekspertami rządowymi, czy ta metodologia, którą my przedstawiamy, ona ma jakieś błędy, jest przesadzona, bo ja tylko mogę powiedzieć, że te 400 miliardów to nie jest moja ocena, to są słowa pana profesora Jędryska, który mówi, że my złóż udokumentowanych do głębokości 1200 metrów mamy około 50 miliardów ton, ale właściwie to ich mamy 10 razy więcej, więc ja z tego... Przepraszam, do jakiej głębokości? Kilometra. Do 1200. Do 1200? Tak, jest ponad 50... 50-60 i pan profesor, mówi, że w zależności od technologii, bo tak się wypowiada, w zależności od technologii, my węgla mamy 10 razy więcej, gazu 100 razy więcej i tak dalej. Ale to jest informacja, którą my jakby tylko jako obywatele jakby wnioskujemy z tego i chcemy, widząc jak Skarb Państwa dba o interes majątku Skarbu Państwa, no widzimy, że to jest wszystko manotawione, więc my musimy się sami jakoś zorganizować i pokazać nowe podejście, żeby zapobiec tej tragedii, która może spotkać całe polskie społeczeństwo. Ale proszę Państwa, tak już kończąc, pokazałem również tutaj tytan i tak by należało, bo ja tej informacji nie mam, ale główny geolog kraju ma. On ma wszystko, to jest na dzień dzisiejszy udokumentowane, to niech on przedstawi to w takiej formie, żeby na końcu podsumował, że razem wartość złoża, ale w złożu jeszcze, bez jego wydobycia, ma taką a taką wartość. Proszę Państwa, bez znajomości tej wartości, nawet gdyby on chciał nie pozwolić albo nie wydawać koncesji obcym kapitałom, to bez znajomości tego, on nie potrafi siąść do stołu i wynegocjować odpowiednich zapisów udzielenia koncesji i podzielenia się ewentualnie z tym zyskiem tu przyszłości. Bo pan Jędryszek też mówi, że ponieważ my nie mamy kapitału, my musimy zlecić albo oddać tą kontrolę obcym kapitałom i teraz trzeba tylko stworzyć takie ustawodawstwo, żeby z jednej strony ograniczyć ryzyko wejścia dla tych kapitałów, a z drugiej strony, żeby Skarb Państwa również coś tego miał. No proszę Państwa, gdy każdy obywatel będzie świadomy, że tutaj będzie kwota, że na działkę z tego, co zrobi nie Krzysztof Tytko, czy Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Natury, ale z tego, co według tej metodologii zrobi główny geolog kraju, to się okaże, że być może tu jest kwota 20 milionów na osobę, więc takiego majątku pod żadnym pozorem nie należy oddawać obcym kapitałem, bo to jest ten akt, to jest podziemne zasoby nasze, to jest te aktywo, które w 80% czy nawet 90% zadecyduje, czy my jako Polacy będziemy bogatym narodem, czy ewentualnie będziemy narodem całkowicie spauperyzowanym. Proszę Państwa, jeszcze zrobiłem taką jedną analizę, bo jakie jest zagrożenie, kto ewentualnie może przejąć kontrolę nad polskimi zasobami węgla? Poprzednio wiadomo, że w poprzedniej kadencji PO-PSL, czyli wszystko wskazywało na to, że to właściwie kapitał niemiecki i rosyjski zdobywa tutaj siły czy czułki
żeby przejąć kontrolę właśnie nad tymi osobami. Po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość te akcenty zmieniły się i te akcenty są raczej na Stanie Zjednoczone, a tak ściślej mówiąc narodowość żydowska. I proszę Państwa, struktura własnościowa, ja to wczoraj wziąłem z internetu, struktura własnościowa ludności polskiej. Dlaczego to mówię? Bo jeśli pan premier Morawiecki w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą określił mottem Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale, czyli to daje coś do myślenia. Bo my twierdzimy, że jeśli stracimy kontrolę nad polskimi zasobami węgla, to Polski nie będzie wcale, a jeśli będziemy potrafili utrzymać tą kontrolę, to Polska będzie wielka. Ale jeśli tak, bo dzisiaj ta cała narracja, że pan premier Morawiecki, rząd Prawa i Sprawiedliwości działa w imieniu narodu polskiego, proszę Państwa, jeśli on będzie działał w imieniu narodu ukraińskiego czy żydowskiego, no to oni są obywatelami Polski. To musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest to. Pan Morawiecki, pan premier Morawiecki nie kłamie. On mówi, że będzie dbał o naród polski, bo ta mniejszość narodowa ma również polskie obywatelstwo. Ale ja tylko chcę powiedzieć teraz, że na przykład Polacy to jest 95% całego narodu polskiego. Polacy stanowią 95%. Proszę Państwa, Niemców jest, jako narodowości jest około 400 tysięcy, Białorusinów 300, Ukraińców 300, Litwinów i tak dalej. Żydów jest około 4 do 6 tysięcy. To jest informacja, ja nie wiem, czy ich jest dwa razy więcej, ale to jest informacja z internetu, ściągnięta. Ale ich właściwie jest 0,01% w całej populacji. A wszystko wskazuje na to, że być może ta populacja przejmie kontrolę nad tymi zasobami i my jako Polacy z tego nie będziemy mieć dywidendy, a będziemy mieć ta narodowość, która to przejmie. Proszę Państwa, ja nie mam nic przeciwko Amerykanom, Niemcom, Żydom i tak dalej, bo to jest naturalne, że ten kraj, czyli ta cywilizacja, która osiągnęła jakąś przewagę, to chce bogacić się kosztem innych narodowości, ale my jako Polacy, no, wiedząc, że właściwie w 95% jesteśmy właścicielami tych zasobów, nie możemy sobie, uważam, na to pozwolić. I ewentualnie tym akcentem chciałem jakby zakończyć, żeby więcej czasu poświęcić na dyskusję, ale też jakby uważam, że gdyby wniosek końcowy z tej dzisiejszej konferencji był taki, że robimy jakąś interpelację i kierujemy ją do Ministerstwa Ochrony Środowiska, do Głównego Geologa Kraju, żeby właśnie zinwentaryzował te złoże i wycenił te złoże, które jest w naszym posiadaniu, a do tego czasu pod żadnym pozorem, żeby nie wydawać koncesji innym na przejęcie kontroli nad naszymi zawodami. Jeśli tak też, jakby dwa zdania, jaki jest stan obecny jeszcze na kopalni Krupińskiej. Proszę Państwa, bo to, co ja teraz powiedziałem, to jest takie ogólne tło, ale najjaskrawszym przykładem, że tak się właśnie dzieje, że jest próba wywłaszczenia nas, jest na przykładzie kopalni Krupińskiej. Kopalnia Krupińskiej jest, jeszcze raz to powtarzam, najbardziej perspektywiczna kopalnia z punktu widzenia możliwości generowania zysków. Zamknięto tą kopalnię, bo rzekomo przez 10 lat generowała straty rzędu około 100 milionów rocznie. Proszę Państwa, gdyby przypatrzeć się
jak prowadzono roboty inwestycyjne, to można powiedzieć, że ta kopalnia przez 10 lat ograniczono do maksimum możliwości jej wydobycia węgla, gdzie był zbyt na tej kopalni, a ją ograniczano. Właściwie to na tej kopalni prowadzono roboty inwestycyjne, przez całe 10 lat prowadzono roboty inwestycyjne zamiast wydobycia węgla. Takim jaskrawym przykładem jest to, co zrobiono przez ostatnie lata, że wydano setki milionów złotych na udostępnienie pewnej partii złoża. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że przygotowanie tej partii trwało kilka lat. Jeszcze po podjęciu decyzji już ostatecznej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 2 grudnia bodajże 2016 roku zbrojono jeszcze ściany, czyli zakończono zbrojenie ściany, właściwie w lutym była przygotowana ściana do wydobycia, zamknięto tą kopalnię, czyli cały czas prowadzono roboty inwestycyjne, uzbrojono ścianę i jak już wszystko było przygotowane do generowania ewentualnych zysków, to ta kopalnia została zamknięta. Można powiedzieć tylko, myśmy złożyli, jak działa dzisiaj prawo, że myśmy złożyli wniosek, zawiadomienie do prokuratury rejonowej o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę. Uargumentowaliśmy, proszę Państwa, te argumenty są nie do odrzucenia. Myśmy złożyli taki wniosek. Wniosek również złożył rzekomo główny audytor, pan poseł Matusiak. Wniosek złożyło też kilka innych związków zawodowych. Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego w ogóle nie ma żadnego odzewu. Wręcz przeciwnie, nasz wniosek, ja się komunikowałem na bieżąco z prokuratorem zielińskim, który prowadził, wyjaśnił tą sprawę. Wskazywałem również na to, że ja jestem byłym audytorem, że mam wiedzę na ten temat, że mogę przyjechać do niego, mogę mu powiedzieć, jakie dokumenty ma zabezpieczyć, żeby udowodnić, że my mamy rację. Nie było żadnej możliwości. W końcu ten wniosek został, nie wszczęto śledztwa. Myśmy złożyli zażalenie. Zażalenie zostało odrzucone. Później był sąd. Sąd wezwał mnie na rozprawę i powiedział, że właściwie ja jako Krzysztof Tytko, ponieważ nie jestem akcjonariuszem tej spółki, to właściwie ja nie mam prawa składać zażalenia. Ja w uzasadnieniu podawałem, że przecież ja jestem obywatelem Rzeczypospolitej, Jasztybka Spółka Węglowa w 54% jest własnością Skarbu Państwa, czyli ja jestem w jakiś sposób właścicielem tej kopalni. No po prostu sąd odrzucił to zażalenie, żebyśmy my nie mieli możliwości już dalszego odwoływania się. Nie? No, taki tylko podano przykład. I proszę Państwa, na poświadczenie tego, że ta kopalnia nie ma służyć polskiemu obywatelowi, a ma służyć obcym kapitałom, jest fakt, że krótki biznesplan, który myśmy zrobili, ta kopalnia mogła na dzień dzisiejszy generować przy dzisiejszych cenach węgla koksowego, proszę Państwa, minimum 100 miliard złotych rocznie. Miliard złotych rocznie. Jedna kopalnia, która poprzednio generowała straty rzędu 100 milionów i to jest nie do podważenia. To mówi Pan dochodzić czy o przychodzie? Znaczy, już o dochodzie. Ja mówię o dochodzie przed opodatkowaniem jeszcze. Jakby tu w ten sensie. Ja to tutaj mam, ja bym to mógł pokazać. I proszę Państwa, zamyka się kopalnie w ostatnim okresie czasu, zamyka się kopalnie głównie w pierwszej kolejności te, które mają najwięcej złoża. Tak się prowadzi w tych kopalniach, które mają najbardziej cennego złoża, tak się prowadzi całą politykę operacyjną i inwestycyjną, żeby w krótkim okresie czasu doprowadzić te kopalnie do likwidacji po to, żeby, a się okazuje, że zaraz po zamknięciu znajdują się inwestorzy, którzy nagle są olśnieni, że chcą to przejąć, jaki tu jest to potencjał. I proszę Państwa, jaki jest stan jakby na dzień dzisiejszy ta kopalni? Jak wszystkim wiadomo,
o tą kopalnię stara się firma Tamar Resources, tylko ona postawiła jeden warunek, że chcąc kupić tą kopalnię, przejąć, to trzeba, ona musi to kupić z tym złożem tego pokładu 405, który właściwie jest poza obszarem górniczym tej kopalni. I to proszę Państwa, ale po zamknięciu tej kopalni Jastrzębska Spółka się zorientowała i w styczniu tego roku otrzymała koncesję na właśnie tą partię złoża. Czyli właściwie teraz de facto rząd jest, nawet gdyby chciał to sprzedać, to rząd jest w bardzo trudnej sytuacji, bo gdyby wycenić teraz te złoże, te 405, one jest warte na 10 lat zysku netto, one jest warte 10 miliardów złotych. I tutaj gdyby się rząd odważył jakby sprzedać kopalnię z tą całą infrastrukturę i razem z tym złożem, który jest jakby poza tym obszarem górniczym, no to gdyby to... Czyli spółka Jastrzębska ma prawo tak jakby do korzystania z tego złoża? Tak, na chwilę obecną? Ona ma koncesję na poszukiwanie, a ten, kto ma koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża, to ma pierwszeństwo do jej eksploatacji. Także gdyby się spółka Jastrzębska jakby zgodziła, no to my byśmy, co by na to powiedział akcjonariusz mniejszościowy, ten prywatny, i co by na to powiedział Skarb Państwa, że one właściwie za darmo oddaje... Ale Krupiński należy formalnie do tej spółki likwidacyjnej, tak? Czy do Jastrzębskiej? Krupiński już należy do spółki restrukturyzacji kopalń, tu jest w 100% pod kontrolą Skarbu Państwa. Bo to jest, no właśnie. Tak. Czyli to musiałoby dojść do jakiegoś przesunięcia między Jastrzębską spółką, tej zgody na tę koncesję, do tej spółki, która teraz jest właścicielem Krupińskiego, tak naprawdę. Tamar Resources jakby dał warunek, że ja mogę kupić infrastrukturę kopalni Krupińskim, ale pod warunkiem, że z tą infrastrukturą przejmę kontrolę nad tym... Złożę koncesję na 405. I proszę Państwa, rząd ma kłopot, tak? Co z tym zrobić? Ale proszę Państwa, ponieważ intensywnie pracuje się nad dopracowaniem tej technologii podziemnego skwasowania węgla w Polsce, bo dam tylko przykład, że musimy sobie zdawać sprawę z jednego, że technologia podziemnego skwasowania polega, to jest ta sama technologia, jaka jest zastosowana w wydobyciu gazu łupkowego. Problem tylko polega na tym, że w gazie łupkowym, w łupkach mamy gaz, a w pokładzie węgla mamy metan, więc żeby w łupkach, najpierw trzeba zrobić dwa otwory pionowe, połączyć je otworem kierunkowym, rozszczelnić, odwodnić i wydobywać się ten gaz. Jeśli chodzi o technologię podziemnego skwasowania węgla, to jest taka sama, tylko różnica jest taka, proszę Państwa, że po odmetanowaniu pokładu węgla tą samą infrastrukturą inwestycyjną można przystąpić do podziemnego skwasowania. Czyli proszę Państwa, i dopiero efekty będą zwielokrotnione, jeśli my zaczniemy ten węgiel skwasowywać. I dzisiaj tak, mamy taką próbę w Gilowicach, że jest przeprowadzona już z pozytywnym skutkiem przedeksploatacyjnego wydobycia metanu. W tej chwili, proszę Państwa, PGNiG przygotowuje się razem z Tauronem. Chcą, ponieważ jest wydatek, zatrzymano wypływ tego gazu. Już sprowadzają silnik 1 MW i chcą go podłączyć, by wytwarzać prąd i ten prąd wprowadzać przez Tauron do sieci, do krajowego systemu. I już, proszę Państwa, 300 milionów jest przeznaczone, żeby w Polsce wyznaczyć 10 innych takich, już mają gdzieś wybrane te miejsca, gdzie będą to robić. Ale proszę Państwa, oni przygotowują w ten sposób instalacje do podziemnego skwasowania węgla. Proszę Państwa, ja nie mam cienia wątpliwości, że nie ma odejścia od tej technologii.
ta technologia to jest taki potencjał, że raz, że my zwiększamy 60 razy dostęp do zasobów i to są takie zyski, że nie ma od tego odejścia. I właściwie państwo przygotowuje jakby, nie komunikuje społeczeństwo, ale przygotowuje całą infrastrukturę do tego, żeby to przejąć. Dla podmiotów prywatnych. Dla podmiotów prywatnych, abym powiedział więc, że jakby to jeszcze był z kapitałem polskim, to bym jeszcze ten. I też, jakie są następne przesłanki, proszę państwa. Jasztynka Spółka Węglowa głównie posiada węgiel koksujący. Węgiel koksujący nie stosuje się go do energetyki, do spalania, tylko to do wytopu stali. I proszę państwa, wydawałoby się, że ta kopalnia musi trwać w tym wydobyciu węgla koksującego, bo jakby przecież nie zawsze staniemy wytapiać stali. Ale proszę państwa, pół roku temu była konferencja w Brukseli razem z Mittalem, to jest największy no, producent stali i mówi, my już proszę państwa 30% wydobywamy stali w oparciu nie o koks, tylko w oparciu o gaz. Czyli ten gaz, który my uzyskamy z podziemnego zgazowania węgla, on już nie trzeba już wydobywać koksu, tylko można ten proces przeprowadzić o wiele taniej poprzez tej mieszance koksu, który damy do tego procesu. I proszę państwa, co się dzieje na kopalni Krupiński? Po pierwsze, spółka, nie Jastrzębska Spółka Węglowa, gdzie Skarb Państwa ma przewagę, tylko spółka partnerowa, JSW Innowacje, podpisuje listy intencyjne, raz, z kapitałem zagranicznym, raz, z firmą kanadyjską, celem jej jest produkcja wodoru, na razie mówią, będziemy produkować wodór z gazu koksowniczego, z koksowni, które są w kopalniach, ten. Dwa, będziemy produkować listy intencyjne z inną firmą, wodorowe ogniwa paliwowe. Proszę państwa, wodorowe ogniwa paliwowe to jest przyszłość elektromobilności i to jest przyszłość energetyki tej rozproszonej. Jest mało czasu tutaj, żeby o tym mówić. Trzy, podpisuje się listy intencyjne na produkcję taboru kolejowego. Ja podejrzewam, o tym się nie mówi, ale ja podejrzewam, że to będzie specjalny tabor kolejowy z cysternami kryogenicznymi. Po skrapleniu wodoru on będzie oczywiście ja tak podejrzewam, ale my proszę państwa, my musimy jako społeczeństwo, być może ja w pewnych aspektach się mylę, ale my jako społeczeństwo musimy być czujni i po prostu, ponieważ przez te 30 lat okazało się, że nie możemy mieć zaufania do gospodarza, który kieruje majątkiem Skarbu Państwa, musimy jakby patrzeć mu bardzo na ręce, tym bardziej, że w tej chwili dochodzi do precedensu, bo my możemy stracić naprawdę, jeśli dojdzie do takich zapisów prawnych w tej nowej polityce surowcowej, to się może okazać, że będzie sytuacja już nie do odwrócenia. Ale przepraszam, z kim ten list intencyjny był podpisany przez JSW w sprawie produkcji wodoru? Z firmą kanadyjską. Z jakąś firmą kanadyjską. Tak, 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 tak. Ale też jakby, no, bo to są też jakby, no, trudno dotrzeć do tych informacji. To są informacje prasowe. To są informacje tu prasowe, tak. Ale jest wprost, że na produkcję właśnie wodoru, tak, czy gazu? Wodorowe ogniwa, tak, pompa i tak dalej. JTSW Innowacje, utworzono tam tę specjalną strefę ekonomiczną, stworzyła spółkę celową, tak? Krzysztof, i dopiero ta spółka celowa chyba podpisywała te listy intencyjne. Także proszę państwa, reasumując, jest bardzo poważne zagrożenie, że rząd, uważam, że on ma jeszcze lepszą wiedzę niż my ją mamy. To nie jest, to nie wynika z nieświadomości. Oni mają jeszcze lepszą wiedzę i po cichu przygotowują właściwie całą infrastrukturę do podziemnego skazowania węgla i to też będzie na koszt państwa, a sprzeda się to za
za grosze. Także też bym na tym bym chciał zakończyć, gdyby były jakieś pytania, to bym, ja bym odpowiedział. Dobrze, mi się nasunęło parę rzeczy na gorąco już, więc od razu się do tego odniosę. Właśnie, pierwsza rzecz, jeszcze co do celów naszego zespołu. Na podstawie tego, co pan Krzysztof powiedział, wydaje się, że też powinniśmy dążyć, w jaki sposób to jest inna sprawa i czy mamy takie możliwości, to jest inna sprawa, ale powinniśmy jakąś tworzyć presję na to, aby stworzono taką pokazową czy wzorcową instalację technologii podziemnego zgazowania węgla, jak rozumiem, właśnie na przykładzie kopalni Krupiński najlepiej. Proszę. To mogę pan odpowiedzieć tak, że nie chciałbym być nazwisk, ale członek Narodowej Rady Rozwoju zwrócił się do mnie, żebym mu przekazał ewentualnie potencjał czy wiedzę na ten temat. Tak. Ja doprowadziłem do spotkania profesora, który zajmował się podziemnym zgazowaniem węgla. Doszło do spotkania i proszę Państwa, to nie są moje słowa, bo ja tylko powtarzam to, co się dzieje na bazie doświadczeń naszych instytutów. I pan profesor z GIG-u mówi, że to, co trzeba zrobić, to właściwie jak najszybciej doprowadzić do instalacji podziemnego zgazowania węgla. Takie miejsce jest w tych Gilowicach, to jest około 50 km od kopalni Krupiński, że właściwie cała infrastruktura jest gotowa. Tam tylko wystarczy podpalić to i właściwie nie trzeba żadnych nakładów. Ale tam nie ma infrastruktury tej przekazu odbiorców i tak dalej, tak dalej. Na kopalni Krupiński to jest lokalizacyjnie ta kopalnia jest wyśmienita. Ona jest najlepiej skomunikowana ze światem, ma infrastrukturę, ma tereny niezurbanizowane. Także to jest idealna kopalnia i właściwie bym powiedział tak, że w polskim górnictwie nie ma według naszej oceny kopalni, która ma większy potencjał do generowania zysków całościowo w przyszłości jak ta kopalnia. I właśnie ta kopalnia w tak bezczelny sposób została zamknięta. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że jeszcze przed samym zamknięciem, bo to jest też ważne, żeby pokazać, jak pan minister energii jak kłamie. Raz, że powiedział, że wydobycie, gdybyśmy uruchomili wydobycie z tego pokładu 405, to jest odległość 7 km, to jest kompletne kłamstwo. Dojście do tego pokładu to jest około 1400 metrów, a proszę Państwa, ta kopalnia za czasów pana Tchórzewskiego właśnie wydobywała 7 km od szybu. Wydobywała 7 km. To jest dwa. Na pytanie pana redaktora Skowrońskiego, co będzie z tymi ścianami uzbrojonymi, bo to jeszcze był w okresie jeszcze przed zamknięciem tej kopalni, że my mamy uzbrojone ściany. My, proszę Państwa, żeby okłamać społeczeństwo, my to będziemy wydobywać, jak spółka zostanie przekazana do spółki restrukturyzacji kopalń, to my to jakby wybierzemy. Bo proszę Państwa, to jest taki problem, jakby ktoś potężnym wysiłkiem wykarczował hektar pola, przez 3 lata go nawoził, wyrosło zboże i piękne zboże i ktoś powiedział, rezygnuję ze ścięcia tego, to jest taki problem. Także tam jest kłamstwo na kłamstwie i proszę Państwa, to jest kłamstwo na kłamstwie bezkarnie. Kto by mógł taką instalację stworzyć? Mam na myśli to, że nie wiem, jeżeli pan mówił na przykład, że w Australii takie rzeczy się robi, czy na przykład jest taka możliwość czy opcja, żeby chociażby rząd polski wyłożył pewne środki, takiemu przedsiębiorstwu, które tam to robi, żeby też w Polsce mogło to zrobić? No, prawdopodobnie członek Narodowej Rady Rozwoju po to jakby doprowadził do tych spotkań, że chciałby, tak mi się wydaje, że chciałby wyjechać gdzieś, bo ja mu poleciłem, które firmy należałoby ewentualnie się udać. Takim, w mojej ocenie najlepszą firmą jest firma australijska. Pan profesor z GIG-u chyba też to potwierdzi, ale proszę Państwa, my już mamy te doświadczenie, bo my musimy sobie powiedzieć, że wiele instytucji na świecie badawczych pracuje nad tą technologią, nikt nie wyjawi, to jest objęte wielką tajemnicą. Nie? Wystarczy tylko posłuchać na internecie, jak menadżerowie, biura konsultacyjne, konsultingowe, jak się wyrażają o potencjale, który
niesie ta technologia tu w przyszłości. I my, to proszę Państwa, my mówimy o, mówimy o 50 milionach, tak? My mówimy o 50 milionach, tak? My już mamy to dopracowane, polskie instytuty PGNiG potrafi to robić, bo potrafi wywiedzić te dwa otwory, potrafi to połączyć i tam wystarczy tylko już teraz zapalić. I każdy kraj powinien dopracowywać tą technologię swoją. Właśnie, jak Pan sądzi, czy mamy w Polsce zarówno zasoby naukowe, to znaczy ludzi, którzy wiedzą, jak to teoretycznie powinno być robione, teoretyków, jak i też firmę, czyli praktyków, którzy mogliby u nas to zrobić? Krótko mówiąc, czy to jest tylko kwestia odpowiedniego skoordynowania naukowców i inżynierów i można by taką technologię u nas stworzyć? Zdecydowanie tak. Jest kwestia tylko, czy gdybyśmy my dzisiaj mieli wiedzę, która właściwie firma na świecie jest najbardziej zaawansowana technologicznie już, i to byśmy mogli powiedzieć, ok, są przed nami o pół roku do przodu, tak? Bo to jest tylko ten wybór, tak? Żeby takim nakazem chwili właściwie byłoby, po co mamy wyważać otwarte drzwi, najlepiej byłoby skorzystać z jakiejś już najlepiej dopracowanej technologii, tak? I razem podpisać jakiś list intencyjny z jakimś tam, jakim podziałem, bo to by jakby bardziej przyspieszyło skuteczne wdrożenie tej technologii. Ale przecież my mamy czas, proszę Państwa, my możemy się sami, to będzie nauka, która będzie tworzyła się i doskonale będzie tak, jak długo będzie to istniało, ona będzie doskonalona. I myśmy powinni sami to innowacyjność przecież też chodzi, to jest jedno z ulubionych słów, które są odmieniane przez premiera, prawda? A tutaj jest rzecz, która leży, że tak powiem, na od roku. Myśmy przecież też jako ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy spotykali się i przedstawialiśmy, premier Morawiecki co najmniej dwa razy dostał od nas opracowanie dotyczące tego i, że tak powiem, odbyła się krótka rozmowa z premierem, który cały czas tłumaczył, że on się z tym zapoznaje. Tak. Okay. Przepraszam, przekażę głos panu posłowi Winnickiemu, bo chyba się troszkę śpieszy, więc proszę. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, na wstępie dwa słowa jeszcze, żebyśmy mieli też taki ogląd sytuacji, powiedziałbym, geo i makropolitycznej, tak, na którą to się nakłada. Jedna rzecz to taka uwaga, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że na przykład rewolucja, jeśli chodzi o gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych, dokonała istotnych przesunięć na mapie geopolitycznej. To znaczy Stany jako dzisiaj eksporter, a nie importer gazu, tak, zmieniają tym konfigurację międzynarodową, zależności i tak dalej. To wskazuje nam na wagę tego, o czym dzisiaj mówimy, tak? Nie tylko wagę rozumianą jako gospodarkę, tak? Ale i zyski gospodarcze, ale wagę przede wszystkim bezpieczeństwa, geopolityki i wszystkiego, co za tym idzie. Drugi kontekst, w jakim rozmawiamy dzisiaj, to jest również sytuacja ogólnie na rynku węgla, również tego tradycyjnego wydobycia i tego, co się dzieje. I ta sytuacja jest, no tak jak dzisiaj jedna z dziennikarek zajmująca się tym tematem napisała, rekord importu, najmniejsza produkcja krajowa, góry węgla zalegającego z importu, by zdążyć przed rozporządzeniem jakości paliw, brak węglarek. Importer z powodu zadyszki naszych kopalń wspierają się PGE, Enea i Tauron, tak? Mamy, Szanowni Państwo, informację, że od stycznia do końca sierpnia przyjechało do Polski 12,16 miliona ton zagranicznego węgla, 3/4 z tego z Rosji. W tym czasie, w ubiegłym roku, ten przewóz to było 7 milionów ton importu węgla i 5 milionów z Rosji. Jeśli tendencja się utrzyma, to jest na koniec sierpnia, są dane na koniec sierpnia. Jeśli tendencja się utrzyma, w tym roku import przekroczy poziom 18 milionów ton, gdzie rekord mieliśmy w 2011 na poziomie 15, tak? Czyli stajemy się gwałtownie stajemy się importerem węgla. Miejmy też tego świadomość. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że
państwo, spółki nie radzą sobie również z dystrybucją tego, tak? Jest problem na poziomie dystrybucji, także to nie jest bezpośrednio związane z tym akurat tematem, ale, ale miejmy tego świadomość, że rozmawiamy o tym w tym kontekście również. Przechodząc do wniosków takich, myślę, praktycznych, tak? Myślę, że zasadnym byłoby próba zaproszenia na kolejne posiedzenie naszego zespołu w związku z tym, co zostało powiedziane i na temat tych kierunków, w jakim rząd pracuje, a zwłaszcza Ministerstwo Środowiska, zaprosić może pana ministra Oriona Jędryska na nasze posiedzenie zespołu, na kolejne posiedzenie zespołu, żeby na ten temat porozmawiać, żeby on przedstawił stanowisko rządu, plany z tym związane i jak oni to widzą, tak? W jaki sposób oni widzą tę rzecz. To jest taki mój postulat praktyczny. Notuję. Do kolegi i przewodniczącego tutaj. Kolejna sprawa, szanowni państwo tutaj zebrani. Cały czas jakby intencją, która jak sądzę powinna przyświecać naszej pracy tego zespołu, jest to, żeby temat starać się nagłaśniać i temat w jakiś sposób eksploatować. Chodzi mi po głowie taka no, szersza konferencja, ale przede wszystkim apeluję, bo niedługo będę musiał niestety opuścić salę, apeluję o to, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób my tutaj zgromadzeni, czy my w Sejmie, w jaki sposób moglibyśmy wesprzeć to, żeby maksymalnie tą wiedzę, którą i tak, no jakby pan Krzysztof przekazuje przecież skrótowo, tak? Przekazuje skrótowo, a i tak godzina nam minęła, tak? A i tak godzina nam minęła. W jaki sposób docierać z tą wiedzą w sposób maksymalnie skondensowany i operacyjnie prosty do masowego odbiorcy, do społeczeństwa, tak? Jakie formy powinno to przebierać? Publicystyczne, nie wiem, graficzne, tak? Bo to na tym polega. To znaczy, żeby to jest skomplikowana materia, która musi w miarę prosto i skutecznie trafić pod strzech, tak? Panie to jest, ja tak szybko, tylko jakby odpowiadając panu, tą prezentację taką, żebyśmy powiedzieli, że na jednego obywatela przypada taka działka i pod tą działką jest taki, a taki mają całą tablicę Mendelejewa, to naprawdę byśmy powiedzieli i proszę państwa, to może być przedmiotem, albo my będziemy, bo jesteśmy tego właścicielem, albo my będziemy korzystać z dywidendy, nie tylko z płacy zatrudnionej. Więc to jest, uważam, że ta siła, ta nowa siła polityczna, jakakolwiek by to nie była, jeśli ona dopracuje, jaki przekaz ma być właśnie obrazkowy, taki, żeby to zrozumiało, to ta siła polityczna, ja uważam, że ma wielkie szanse zaistnieć no, w życiu politycznym i wejść do parlamentu z taką siłą, żeby odwrócić te negatywne trendy. Tylko my musimy się naprawdę śpieszyć, bo ja uważam, że proszę państwa, Tyle ustaw, ile jest zaangażowanych w tej całej sytuacji. Ustawa o OZE, ustawa prawo energetyczne, no dziesiątki ustaw, ja to wszystko śledzę. Jakby ktoś chciał popatrzeć się na i tylko sobie wpisać koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Tam jest 350 stron, rząd to opracowuje, rząd nie komunikuje o tym nikomu. Tam są całe biznesplany, kto ma być koordynatorem, jakie mogą być zyski, co trzeba zrobić. Proszę państwa, rząd robi coś, nie komunikuje o społeczeństwo. Kapitały zagraniczne dzień po dniu zdobywają przyczółki umacniające się. Ja bym jeszcze zaryzykował to, proszę państwa, bo wiele się mówi o tym, że Polska może być tym hubem gazowym, tak? Na jakiej podstawie? To ja chcę powiedzieć, jeśli by technologia podziemnego zgazowania była tą technologią, o której mówimy, to my możemy być takim hubem gazowym, że możemy zrezygnować z Gazpromu i dostarczać dziesiątki miliardów do Grupy Wyszehradzkiej czy tak dalej. Tak. I się może okazać, że to Świnoujście, które jest wybudowane jako port importowy, może się okazać, że on będzie w przyszłości eksportowym. Ten Baltic Pipe, który się buduje,
on dzisiaj się okazuje, że będzie wykorzystany, on może być w przyszłości wykorzystany, jeśli popatrzymy, jak się rozbudowuje sieć gazową, interkonektory i tak dalej. To jest dłuższe naprawdę, jest tych tematów jest tyle, ale tych przesłanek jest też tyle, że istnieje takie silne zagrożenie, że my musimy być jako społeczeństwo o najwyższej czynności, bo ten rząd świadomie wytłacza ten majątek. I ja uważam, że tak wracając jeszcze do pana Tchórzewskiego, pan Tchórzewski podejmując takie decyzje musi odpowiedzieć karnie i musi odpowiedzieć cywilnie za to, co zrobił. Bo my dzisiaj musimy wyegzekwować od urzędników publicznych, jeśli dopuściły się takiej marnotrawstwa majątku tylko po to, żeby to wypowiedzieć dla obcych kapitałów. Jeszcze dwie uwagi, jeśli można. Pierwsza jest taka z technicznych. Zwracam się z prośbą, żebyśmy no tak w trybie, żeby on nie był rzadszy niż miesięczny, tak, żebyśmy ustalili też uwagi jakąś datę kolejnego posiedzenia zespołu, bo kolejne tematy jakby muszą nam tutaj wchodzić. Zwrócę też uwagę, że temat szerszy niż wyłącznie to, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale temat bardzo ściśle związany, bo temat właśnie zasobów, temat energetyki również, to będzie temat, w którym trzeba właśnie dzisiaj wypracowywać tę strategię, ponieważ on w przyszłym roku będzie bardzo istotny politycznie. Dlaczego? Bo ceny prądu tak, szybują właśnie w górę. Tak? Ceny prądu szybują w górę. A czemu szybują, to też bym mógł zaraz powiedzieć kilka punktów. To jest celowa działania, ale to już... To jest celowe zniszczenie górnictwa i produkcji węglowej. Tak? Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Ja przepraszam, będę musiał już teraz opuścić, bo kolejne spotkania. Dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że kolejne kroki będziemy wykonywali w miarę dynamicznie i szybko. A ja bym jeszcze rzucił pod rozwagę tutaj gronu inicjatywnemu. Ja też się nad tym zastanawiam jako strona organizatorów. Ale żeby może jakiś akcent związany z obroną polskiego górnictwa i powinien pojawić się jako transparent na Marszu Niepodległości tegorocznym na Sowiecie, na który już teraz też serdecznie zapraszam. Może jakieś spotkanie zorganizujmy na Śląsku z górnikami? Jestem otwarty. Nie, no, najlepszy dowód, jak górnicy traktują ten problem, to jest pikieta, którą zorganizowaliśmy razem wspólnie z panem posłem. Tam właściwie oprócz nas, jako obywatelskiego komitetu, gdzie Bogdan Gizdan wysłał 500 maili do różnych instytucji, nikogo to nie interesuje. Nie? Społeczeństwo górnicze jest kupione przez ten rząd i on, nikt się nie wychyli tutaj. Ale z drugiej strony byłem zaszokowany. Ale warto sobie pojechać na Śląsk i nawet zrobić, ja myślę, że to może już na początku przyszłego roku, ale zrobić wyjazdowe posiedzenie zespołu nawet. Może myślę nad tym. Tak. Przepraszam, że muszę opuścić. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję posłowi Winnickiemu i za ten pomysł pierwszy praktyczny z panem Orionem Jędrzyskiem, więc to już odnotowałem. Drugi od razu wyjazdowe posiedzenie zespołu na Śląsku. Także już mamy dwie przynajmniej bardzo praktyczne rzeczy do zrobienia. A wracając jeszcze do tej konferencji, z jednej strony rzeczywiście mało osób przyszło, a z drugiej strony byłem zaszokowany, jak wiele osób to obejrzało. Bo tam jakiś zasięg ponad 100 tysięcy, jakieś parę tysięcy odtworzeń, przekazane chyba 500 razy dalej. Czyli oficjalnie, to wygląda mi na to, że oficjalnie nie za bardzo ludzie chcieli się pokazać czy zaangażować, a natomiast zainteresowanie jest nieprawdopodobne. Oni więc... wewnętrznie przyznają nam walce, tylko boją się publicznie wystąpić i pokazać, że popierają to, co my robimy. To żadne związki nie reagują. Panie pośle, jeszcze jeden jest ważny wątek. Proszę Państwa, przez te 30 lat temu sektor paliwowo-energetyczny w 100% był pod kontrolą Skarbu Państwa. Na dzień dzisiejszy jest on, można powiedzieć, w 50% jest pod kontrolą Skarbu Państwa, a w 50% kapitału prywatnego obcego. Proszę Państwa, jeśli sobie odpowiemy na pytanie, że sektor paliwowo-energetyczny jest sektorem najważniejszym z punktu widzenia gospodarczego i że powinien to być sektor
strategiczny, czyli pod kontrolą Skarbu Państwa, to my w związku z tą energetyką rozproszoną, tego przemodelowania, my możemy całkowicie teraz przejąć tą kontrolę poprzez wydobycie gazu syntezowego i poprzez tą energetykę rozproszoną. A okazuje się, że wszystko idzie w tym kierunku, że zamiast my przejąć stuprocentową kontrolę, przejmą to inni. Właśnie, i do tego chciałem za chwilkę przejść, ale jeszcze jedna rzecz po drodze. To jest bardzo ważne, o tym rozmawialiśmy, o tym poseł wspomniał. Jak dotrzeć z tą informacją do jak największej liczby ludzi? Wszystkie zaprzyjaźnione możliwe media, wszyscy jakieś środowiska, jakieś przypomnienia, które są z tego. Te wiedzy poszerzać, może jakaś konferencja na Śląska. Rozumiem, że pan ma pomysł, to bardzo proszę. Właśnie dokładnie chciałem przejść do tego, co apelował poseł Winicki, poseł Stofan, że właśnie dotarcie z tą wiedzą i z tą informacją do jak największej rzeszy ludzi. I może bym powiedział tak, do ciebie przyszedł raz do domu Krzysztof, czy mógłbyś chwilę pokazać prezentację najlepszą, jaką do tej pory oglądałem przy siebie. Może ją skreślić dwoma zdaniami. Mówisz tam o tym, jakie straty może ponieść każdy obywatel, kiedy ta sprawa nie zostanie prawidłowo rozwiązana. I druga, mówisz, w jaki sposób zostały sprywatyzowane zyski, a uspołecznione koszty. To jest na pewno tak, jak poruszyłeś najważniejszą rzecz. I teraz, żeby przejść, jak z tym dotrzeć do ludzi. Odwołam się do naszego 30-letniego doświadczenia związanego z prywatyzacją tego, co jest na ziemi. Od tego prezentację swoją zacząłeś. Otóż gdyby po 1989 roku dokonano wyceny majątku narodowego i co roku informowano społeczeństwo, co się z tym majątkiem dzieje, dlaczego on jest coraz mniejszy, jaka jest przyczyna tego, to żaden z rządów nie wytrzymałby, nie utrzymałby się przez rok. Bo przy ustawie budżetowej byłaby informacja, że właśnie nasz majątek narodowy, który jest na ziemi, zmniejszył się o taką i taką kwotę, ponieważ został sprywatyzowany, wiecie w jaki sposób. W związku z tym niesłychanie ważną rzeczą, która powinna być równolegle prowadzona z tym, że poszukujemy tych firm, które będą zajmowały się zgazowaniem, musi być apel do rządu, absolutnie upubliczniony, że żądamy inwentaryzacji wszystkich złóż i ich wyceny. I co roku oczekujemy, że przy ustawie budżetowej, która będzie uchwalana, będzie nas informowano, czy ten majątek związany ze złożami został uszczuplony, czy nie został uszczuplony. Jeżeli został uszczuplony, to z jakiego powodu i w jakie ręce poszło. Tu będziemy mieli do czynienia z tym, że społeczeństwo będzie widziało to, co Leś pokazał w tej prezentacji, czy co roku to jest uszczuplane, czy nie jest uszczuplane. I wtedy mamy całe społeczeństwo za sobą, jeżeli doprowadzimy do czegoś takiego. I wreszcie druga kwestia, niesłychanie istotna, o której Leś powiedział, mianowicie kwestia, że poruszane jest w rządzie, że nie ma u nas kapitału, który mógłby sfinansować te przedsięwzięcia. To jest jedna z największych nieprawd. I my, jako Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, podejmujemy się w tym obszarze pokazać, w jaki sposób państwo polskie może wygenerować właśnie kapitał na finansowanie tego typu przedsięwzięcia. Nie chcę teraz tego wątku rozwijać, ale przygotujemy odpowiednie opracowania, które pokażą, w jaki sposób kreuje się kapitał w Polsce, który mógłby to sfinansować. My to o tym mówimy w takim ekonomicznym akcie konstytucyjnym, który właśnie pokazuje, co trzeba zrobić, żeby właśnie Polska miała swój własny kapitał. To są te trzy rzeczy, które naprawdę powinna się komisja zająć. Powtórzę, wycena złóż i inwentaryzacja, zażądanie, żeby to zostało zrobione, jak przyjdzie pan Jędrysek na spotkanie, to trzeba od niego to zażądać. Wreszcie kwestia związana z tym zgazowaniem węgla, czyli pokazanie, gdzie jest ten potencjał naukowy, gdzie jest ten potencjał praktyczny firm i tak dalej. I wreszcie kwestia, że można to sfinansować i gdzie są te środki. Wszystkie inne działania, konferencje wyjazdowe,
powinny służyć właśnie do promowania tych trzech najważniejszych filarów, którymi komisja powinna się zająć. Oczywiście oprócz jeszcze komisji śledczej, która będzie pokazywała, w jaki sposób właśnie są uspołeczniane te koszty i prywatyzacja. Ja od razu zapytam. Rozumiem, że pan jest przygotowany na to, żeby w razie czego, może to na następnym zespole, bo dzisiaj nie zdążymy, przedstawić to, jak pan widzi kwestię zebrania zasobów finansowych, kapitałowych, sfinansowania na początek na przykład tej wzorcowej czy pokazowej instalacji, tak? A potem ewentualnie, no już nie wiem, ewentualnie sfinansowania biznesu docelowego, czyli tego, który już na wielką skalę będzie mógł tą technologię przeprowadzać. Zgadza się, są to takie praktyczne najgorsze rozwiązania i również rozwiązania systemowe, które są tutaj niezbędne. Oczywiście jesteśmy przygotowani do tego. W razie czego będziemy prosić pana o prezentację. Proszę państwa, przygotowuje się ustawę pod kierownictwem pana premiera Morawieckiego, pracownicze plany kapitałowe. Na to rząd chce przeznaczyć około 30 bodajże miliardów złotych i proszę państwa, najlepszą inwestycją jest, ażeby skorzystać z tych funduszy OFE i wszystkich tych, które inwestują na giełdach, żeby zainwestować właśnie w ten narodowy przemysł. Także, że kapitały tutaj są. Ale proszę państwa, jeszcze jedno chciałem bardzo zwrócić uwagę. Jak nas postrzega World Bank i Credit Suisse. Proszę państwa, te dwie instytucje, World Bank, opracowały tutaj taką analizę kapitał narodowy polski. W skrócie powiem, kapitał narodowy polski składa się z kapitału produkcyjnego, czyli to, co my mamy na powierzchni, fabryki, maszyny, urządzenia, z kapitału naturalnego, czyli to, co mamy pod ziemią, z kapitału jakby ludzkiego, czyli potencjał ludzki. I proszę państwa, co się okazuje? Że te dwie firmy wyceniły nasz majątek naturalny na wybitnie niską cenę. To jest góra, tam jest góra kwota 8 bilionów złotych. Gdzie ja tu wykazuję, ja się mogę pomylić o 10%, 15%, tylko na węglu tam jest kapitał kilkadziesiąt bilionów tutaj w tym. Ta jedna światowa firma to opracowała i druga tak samo. Czyli wniosek może być taki, o co się obawiam, że to, co już zawarto, te setki koncesji, oby tak nie było, te setki koncesji, które wydał rząd PO i PSL, prawnie mogą być już na takim etapie, że właściwie będzie to trudne do odrzucenia. Bo jeśli tak, jeśli i właściwie my musimy też, jakby jeden następny temat jest taki, że musimy zażądać od rządu, ażeby przedstawił, jaka jest sytuacja prawna, jakie są konsekwencje prawne wynikające z podpisanych już tych wszystkich koncesji. Czy my jeszcze... Ale rząd może kłamać na ten temat, ponieważ może po prostu nas straszyć tylko i wyłącznie. Nie należy tym wyjaśnieniom rządowym też za bardzo ufać, bo zawsze będą tak przedstawiać, żebyśmy myśleli, że to jest absolutnie rzecz nie do odkręcenia. Czy ja rozumiem, że jest taka obawa, że w ramach tej koncesji może się też mieścić ta kwestia na obejmująca technologię zgazowania węgla, że na przykład są tak szeroko sformułowane albo tak elastyczne, że w zasadzie nawet może do tego dojść, że już na podstawie tych wydanych do tej pory może być to przeprowadzone, taka produkcja wodoru, czy nie? Jeszcze raz. Nie, no bo pan powiedział, że wydano całą ogromną liczbę koncesji. Setki koncesji. Setki koncesji zostały wydane. Tak. Czy obawa jest taka, jak rozumiem, że albo moje pytanie, czy tak może być, że na podstawie już tych wydanych koncesji rzeczywiście ktoś może wejść i produkować ten wodór właśnie za pomocą technologii podziemnego zgazowania węgla? No właśnie tego nie wiem. Ale ja tylko mogę powiedzieć, bo byłem na komisji i zadałem te pytanie panu profesorowi Jędryskowi, czy ten podmiot gospodarczy, który ma koncesję na wydobycie węgla metodą tradycyjną, właśnie, automatycznie, właśnie, może się okazać, bardzo wymijająco odpowiedział mi. Bardzo wymijająco odpowiedział. Także myśmy tutaj mamy to nagrane, myśmy byli na takiej koncepcji, także, że... Czyli jest taka obawa, tak? Tak. Dobrze, dobrze. Szanowni państwo, jeszcze chciałem ten temat pociągnąć, jeżeli... pan chciał powiedzieć. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, jak tutaj słuchaliśmy wieloletniego menadżera i dyrektora przedsiębiorstw branży górniczej, to myślę, że wszyscy zrozumieli, że rząd po cichu, czy pewni przedstawiciele rządu po cichu, przy wsparciu posłów i senatorów Zjednoczonej Prawicy, przygotowuje grunt prawny, czyli cały skomplikowany system prawny umożliwiający wywłaszczenie narodu polskiego z zasobów naturalnych o wartości setek bilionów dolarów. Nawet setek bilionów dolarów. Mówię? Dobrze mówię? A złotych no, na pewno. No, powiedzmy skromnie o setek bilionów, to jest wystarczające. Szanowni Państwo, i pierwszym zadaniem, oczywiście jak jest przed komisją, to jest uprzytomnienie społeczeństwu tego procederu. Druga sprawa, jeżeli przedstawiciele rządu raz weszli na służbę obcym czy ponadnarodowym podmiotom, czy na służbę udziałowców ponadnarodowych podmiotów gospodarczych, korporacji wydobywczych, to ja nie przypuszczam, żeby oni z tej drogi wycofali się. A więc drugim naszym bardzo pilnym zadaniem to jest przygotowanie całej organizacji politycznej wraz z zapleczem fachowców władnej po najbliższych wyborach parlamentarnych wdrożyć to, co jest słuszne, gdyż ja osobiście absolutnie nie liczę na obecny rząd i obecną większość sejmową na to, że powiedzmy, że oni się zajmą i nawet włożą w jakikolwiek wysiłek we wdrożenie słusznych, przedstawianych przez Państwa postulatów. Dziękuję. I właśnie znowu wracamy do tego, co jeszcze chcę podrążyć. Jakie Państwo mają pomysły ewentualnie na dotarcie, zwłaszcza na Śląsku? Bo jak na Śląsku się z tym przebijemy, to już pójdzie, że tak powiem, z górki. Jak tam dotrzeć do ludzi, do górników, do jakichś grup opiniotwórczych, do, nie wiem, kościoła nawet, do kogokolwiek, kto może to potem ponieść dalej. Jak już to pchniemy, uruchomimy, to już na zasadzie takie jakby plotki, czy jak to powiedzieć, to będzie szło dalej. Ale taki impuls wywołać przede wszystkim, że jakiś skandal wywołać. Panie pośle, odpowiadając... To proszę Państwa. Proszę. Ostatnie wybory samorządowe pokazały, że jest wiele partii patriotycznych, a zwycięża przecież PiS, PSL i tak dalej. Czyli to, co się stało, społeczeństwo jest świadome, że zostało wywłaszczone, a mimo wszystko głosuje ten. Proszę Państwa, ja uważam, że jedynym argumentem do przekonania społeczeństwa, żeby odwrócić te trendy, jest uświadomienie im poprzez tą inwentaryzację tych zasobów i pokazanie im, ile przypada na jednego. Jeśli my to dobrze zrobimy, jeśli będzie taki przekaz, ale przez osobę nie Krzysztofa Tytko, czy Obywatelskiego Komitetu, ale przez ludzi największego zaufania, bo musi też być osoba, panie pośle, gdyby pan to, jak pan to będzie mówił, czy pan Winicki, to ma o wiele większą siłę rażenia, tak? I to trzeba jakoś stworzyć tą taktykę, to jest najprostsze, 500+ się okazało super sprawą, a my możemy powiedzieć społeczeństwu, proszę Państwa, obywatel Polski za życia może otrzymać 1 000 000 złotych dywidendy. Więc albo może ją uzyskać, albo może ją nie uzyskać. I to jest najbardziej przekonujące i tylko tym argumentem uważam, można odwrócić te negatywne trendy, żeby społeczeństwo jakby uwierzyło. Norwegia jest dobrym przykładem. Okej, dobrze, to ja zostawię to pytanie, bo powiem w ten sposób. Niech każdy z Państwa w ramach takiej pracy domowej zastanowi się, jak szczególnie na Śląsku można temat nagłośnić. Ja tak już tutaj deklarowałem panu Krzysztofowi, panu Bogdanowi, panu i paru innym osobom. Ja z przyjemnością i zawsze chętnie pojadę na Śląsk na jakieś konferencje, spotkania, seminaria, konferencje prasowe, każdego typu, tego typu jakieś zebranie właśnie. Chętnie się na nim pojawię po to, żeby temat nagłaśniać. Natomiast no, trzeba by się zastanowić, oczywiście to wyjazdowe posiedzenie, natomiast trzeba się zastanowić, do kogo tam konkretnie, niech każdy z Państwa sobie zrobi w głowie taki rachunek sumienia, do kogo może spróbować taki przekaz skierować, może jakieś właśnie znajome osoby z mediów, może jacyś dziennikarze, może no co, wszystko, wszystkie pomysły dobre. Teraz tak, przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, ponieważ tak,
Najlepiej byłoby mieć bardzo widoczny i taki konkretny efekt, urobek i to jak najszybszy tego zespołu w postaci tej specustawy. Czy Państwo może znają jakichś specjalistów z zakresu prawa geologicznego czy górniczego, którzy mogliby nam pomóc napisać taką ustawę, specustawę dotyczącą właśnie nakierowaną na technologię podziemnego zgazowania węgla? A jeżeli, albo przynajmniej mają pomysł, gdzie takich szukać? No dobrze, to też kolejna, że tak powiem, praca domowa do zastanowienia się. Kolejna rzecz. Teraz tak. Jak Państwo widzą dalsze prace naszego zespołu? Już popadły bardzo konkretne wnioski. Po pierwsze, tak sobie zdążyłem odnotować już kilka przynajmniej. Po pierwsze, zaproszenie Pana Ministra Jędryska na następny zespół. Po drugie, interpelacja do Ministerstwa Środowiska, czy też do Głównego Geologa Kraju, dotycząca właśnie zasobów, tak by oszacowania szacunkowej wartości tychże zasobów geologicznych, jakie mamy, zasobów naturalnych. List otwarty do rządu w sprawie właśnie, jak rozumiem, opowiedzenia się, żeby rząd po prostu się określił, odpowiedział jasno, jaki jest jego stosunek do tych technologii związanych ze zgazowaniem węgla i jak widzi dalszy rozwój. Jaką ma tak wizję wykorzystania tych możliwości, jakie z tego wynikają dla wszystkich. I to co było, zażądanie informacji od rządu dotyczących tych wydanych koncesji, żebyśmy mieli jednoznaczne stanowisko co do tego, czy te koncesje, które wydano, rzeczywiście tak Pan powiedział, Pan Krzysztof, mogą prowadzić do tego, że nie tylko będę mógł jako koncesjonariusz wydobywać węgla tradycyjną metodą, ale tak naprawdę mogę się, jak tylko będę miał technologię, przestawić od razu na zgazowanie. Tak? Jeśli dobrze zrozumiałem. Tak, ale trzeba też zapytać się, to jest nie tylko węgiel, tylko jakie konsekwencje prawne wynikają, czy można jeszcze coś odnieść, tak? Czy okazuje, że wydane koncesje już są jednoznaczne z tym, że wyda się koncesję na eksploatację, tak? Bo na razie są wydane koncesje na poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie złoża. Ale a dana koncesja, czy podlega prawu o dostępie do informacji publicznej, czy nie? Czy można było zażądać po prostu przedstawienia tych koncesji i treści tych koncesji? Bo to byłby naprawdę prosty. Jest 30 dni na to, żeby udzielić takiej odpowiedzi w sytuacji skomplikowanej, drugie 30 dni. W ciągu 2 miesięcy mamy informację, jeśli nie, kierujemy sprawę do sądu o dostęp do tego, tak? Bo ustawa jest o dostępie do informacji publicznej. Dobrze, proszę. Szanowni Państwo, ja ostatnio byłem w Sejmie podczas briefingu pana ministra Tchórzewskiego z panem wiceministrem Tomiszewskim. Zresztą pan krótko wtedy fragment tego wystąpienia oglądał w telewizji. Właśnie zapytałem o zgazowywanie węgla. I wtedy pan minister Tchórzewski powiedział, że oni chcą to robić w kopalni Bogdanka. Natomiast było szereg wymijających odpowiedzi i ja mam tutaj jedną propozycję dla posła Wilka. To jest kontakt z panem Zbigniewem Wrzesińskim, z panem profesorem, który jest wybitnym specjalistą. I on by też mógł dużo pomóc w tej kwestii, bo chciał się kontaktować, ponieważ znamy się z panem profesorem wiele lat i niestety kilkakrotnie próbowałem jakoś skontaktować go z ministrem Tchórzewskim, ale zawsze minister tam gdzieś ucieka, więc to też może o czymś świadczyć. Ja tylko jednym zdaniem to sprostuję, bo rzeczywiście pan Tchórzewski odpowiadał się na pani Bogdanka, ale to dotyczy z najwyższym prawdopodobieństwem naziemnego zgazowania. I oczywiście jest to bardzo też potrzebne, bo uważam, że jeśli powstanie na dużą skalę instalacja naziemnego zgazowania węgla, to tam właśnie będzie ten poligon doświadczalny, przy jakich parametrach ciśnienia, temperatury czy czynników zgazujących można uzyskiwać najlepsze efekty. I to jest jakby bardzo też uważam potrzebne. Ale na razie nie mówi się, wszyscy myślą o podziemnym zgazowaniu, ale nikt i przyczółki się zdobywa i cały czas sprawa idzie do przodu, ale nikt o tym z rządu nie chce jasno powiedzieć. A czy zdaniem panów są po prostu polscy naukowcy, którzy wiedzą jak to się robi, którzy mają właśnie wiedzę naukową taką
znają się na podziemnym zgazowaniu węgla i potrzeba im tylko ewentualnie, potrzeba by nam było tak naprawdę tylko wdrożenia tej technologii, na której oni się znają, wiedzą naukowo, to mają rozpracowane. Są takie osoby? Tak, ale pan Wrzesiński, pan profesor z całym szacunkiem, na pewno nie ma, bo przecież Główny Instytut Górnictwa przeprowadził w kopalni czynnej podziemną, podziemne zgazowanie, tak? I tu nie ma GIG ma już doświadczenia. Oczywiście każda tuba następna będzie doskonalona, tak? Bo to jest nowa technologia, może wyskoczyć wiele jakichś niespodzianek, ale to jest tak duży potencjał do generowania zysków w przyszłości i bogacenia się polskiego społeczeństwa, że nikt od tej technologii nikt nie odstąpi. Nikt nie odstąpi. Chcielibyśmy porozmawiać dobrze z profesorem Brzesińskim. Ja bardzo proszę, tak. Chodzi o to, że zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego rząd chce przekazać tę kopalnię spółce Tamar Resources, która jest, ma roczny staż i kapitał założycielski 100 funtów. Chcielibyśmy, żeby rząd ogłosił przetarg i oczywiście chcemy, żeby wynikiem było przekazanie kopalni Krupiński spółce polskiej z polskim kapitałem i z polskim zarządem. Tutaj obecni panowie z Narodowego Obywatelskiego Komitetu Obrony Zasobów Naturalnych założyli spółdzielnię Wspólnota i w ramach spółdzielni Wspólnota moglibyśmy zgrupować miliony Polaków nawet i wykonać to jako projekt polski, który byłby prawie taki jak unarodowienie, z powrotem przekazanie kopalni Krupiński w zarząd narodowy. W taki sposób jest robiony obecnie projekt polskiego grafenu. Projekt polskiego grafenu jest w tej chwili przeprowadzany jako projekt w technologii blockchain z wyemitowaniem kryptowaluty. Kryptowaluta służy jako akcja tego projektu. Akcjonariusze wykupują akcje, po czym liczą na dywidendy. Ta kryptowaluta nazywa się Tekracoin i będzie potem służyła do wykupywania grafenu polskiej produkcji. Mamy polski patent na grafen i w taki sam sposób, jak jest robiony ten projekt, jako projekt narodowy, Polacy produkują grafen, Polacy sprzedają akcje i w dalszym ciągu cały biznes zostaje w rękach polskich. Tak samo moglibyśmy zrobić z kopalnią Krupiński. Poprosić rząd o ogłoszenie przetargu. Postarać się przejąć to dla spółdzielni Wspólnota. Spółdzielnia ma taki charakter, że każdy uczestnik może wnieść kapitał i każdy uczestnik ma jeden głos w takiej spółdzielni. Ja jestem z Stowarzyszenia Wspólnota dla Dobrostanu, która ma wspierać stworzenie takiego projektu i wyemitowanie kryptowaluty na taki projekt. Więc te wszystkie rzeczy po kolei by się ułożyły w całość. Dowiadujemy się, kto w tej chwili może nam przygotować technologię zgazowania węgla. Prosimy rząd o wyjaśnienie, jakie mamy zasoby i pokazanie nam, co w tej chwili w kraju mamy i co się z tym dzieje. Ogłaszamy przetarg na kopalnię Krupiński, bo skoro rząd może rozmawiać ze spółką Tamar Resources w tej sprawie, która jest po prostu śmieszna, a spółka Tamar Resources też nie ma własnych pieniędzy i mówienie o tym, że nie możemy przejąć tego wszystkiego w ręce polskie, bo my nie mamy pieniędzy, nie mamy kapitału, to jest manipulacja, dlatego że jeżeli spółka z kapitałem 100 funtów może przejąć i minister Tchórzewski rozmawiał z tą spółką, to znaczy, że polska spółka, która mogłaby zrzeszyć 10 milionów ludzi, w tym wszystkich górników, też powinna mieć prawo wystąpienia o przejęcie kopalni Krupiński i zagospodarowanie kopalni Krupiński. Także to jest taka propozycja. Czy ja dobrze zrozumiałem,
Pani to widzi w ten sposób, że spółdzielnia, wspólnota w praktyce wyemitowałaby kryptowalutę taką o charakterze właśnie takim akcyjnym, zebrała środki na ewentualny udział w przetargu na kupno kopalni Krupińskiej, a potem już we własnym zakresie tak naprawdę sprowadziła firmę, która by taką technologię podziemnego zgazowania węgla mogła zainstalować, przeprowadzić i tak dalej, tak? No dobrze, czyli tak naprawdę chodziłoby tutaj o, bo wiadomo, że tutaj rząd wpuszczaniem kryptowalut by się nie zajmował, ale tak naprawdę nakłonienie rządu do przetargu otwartego na sprzedaż kopalni Krupińskiej, tak? I zmuszenie oczywiście, żeby w tym przetargu warunkiem było, że firma jest polska, że firma polska ma natychmiast inną wagę, ma o nie wiem 10 tysięcy milion razy większą wagę niż jakakolwiek firma zagraniczna. Jeżeli firma Tamar Resources ma 100 funtów kapitału założycielskiego, zróbmy zrzutkę, zobaczmy ile z kapitału założycielskiego poprzez sprzedaż kryptowaluty zdobędzie spółdzielnia wspólnota i stawiajmy, porównajmy te dwie sytuacje, przy czym sytuacja, że kopalnia Krupiński zostaje w rękach polskich, tylko taka sytuacja powinna być rozważana. Jeżeli to nie jest spółdzielnia wspólnota, niech to będzie jakakolwiek inna forma, niech to będzie w rękach polskich, dlatego że to są nieprawdopodobnie ważne złoża dla Polski. I oddawanie czegoś takiego, co jest przyczółkiem suwerenności, to jest podpisanie jakiegoś aktu kapitulacji, że a my Polacy już w ogóle nas nie interesuje Polska i polskość, prawda? Natomiast jeżeli chcemy rozpropagować sprawę kopalni Krupiński w mediach, wśród młodych ludzi, wśród jakichkolwiek ludzi, to zróbmy z tego sprawę medialną, bo o tym można napisać w gazetach, że Polacy mówią, my sami będziemy gospodarzami własnych zasobów. My potrafimy i jeżeli w Stanach Zjednoczonych, kiedy Stany Zjednoczone chciały przystąpić do II wojny światowej, rząd nie miał pieniędzy na przystąpienie do II wojny światowej, co rząd zrobił? Rząd wypuścił akcje, obligacje wojenne. I tylko przez to, że obywatele się zrzucili na akcje wojenne, tylko przez to Stany Zjednoczone miały pieniądze, żeby przystąpić do II wojny światowej. Dlaczego my ciągle narzekamy na to, że my nie mamy pieniędzy na to, żeby nasze własne kopalnie przejąć i gospodarować? Właściwie problemem jest to, że my nie czujemy, że jesteśmy gospodarzami takiej kopalni. Jeżeli ona jest jakaś tam taka narodowa czy państwowa, to jest tak, jak było za PRL-u, że jest niczyja. Spółka Skarbu Państwa to jest właściwie jakiś taki byt nieokreślony, w którym nie wiadomo kto za co odpowiada. Ta spółka się z niczego nie rozlicza, nie wiadomo kto zarządza taką spółką. My byśmy chcieli mieć spółdzielnię, w której wiemy kto za co odpowiada. Zrzucamy się, 10 milionów Polaków jest uczestnikami tego, 10 milionów Polaków potem będzie uczestnikami dywidendy, bo taką kryptowalutę, tak samo jak w przypadku grafenu polskiego, można oprzeć o to, co to przedsiębiorstwo wyprodukuje. Bądźmy tacy jak Stany Zjednoczone, wtedy będziemy tak samo silni i bogaci, a nie ciągle narzekający, że nie mamy na nic pieniędzy. W tą kopalnię już włożono 6 miliardów złotych z naszych wszystkich kieszeni. Utrzymajmy ją, ponieważ nie oddawajmy 6 miliardów złotych obcemu kapitałowi, który nie włożył nawet jednej złotówki w tą kopalnię, prawda? Czyli rozumiem, że właściwie pani koncepcja jest taka, że jeżeli tylko nam się uda jakoś zmusić rząd do otwarcia przetargu na sprzedaż kopalni polskim podmiotom w pierwszej kolejności, to resztę sobie nie tak jesteśmy w stanie poradzić. W sensie według pani koncepcji zebrać za pomocą kryptowalut kapitał, kupić, potem sfinansować. I są w stanie, ponieważ mają doświadczenie zawodowe. Krzysztof Tytko był dyrektorem kopalni Czeczot. Panowie są przekonani, że byliby w stanie udźwignąć poprowadzenie organizacyjne tego biznesu zgazowania węgla, przejęcie kopalni i zorganizowanie tego tak, aby ta kopalnia przyniosła 2 biliony zysku. To może to zrobić taką akcję, tutaj wzywamy rząd polski do ogłoszenia przetargu na kopalnię Krupiński, przy czym polskie podmioty w pierwszej kolejności powinny być dopuszczone, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie
jako polskie społeczeństwo tutaj przeprowadzić tę akcję. Tak. Mhm. Dziękuję. Ryzykujemy mało, dlatego że, znaczy ryzykujemy, oczywiście to jest poważna sprawa i do tego trzeba bardzo poważnie podejść w sposób gospodarny i być gospodarzem we własnym kraju, gospodarzem tych wszystkich zasobów. To nie jest błahostka 6 miliardów i wszystkie te złoża, które są w obrębie kopalni, nawet podzielone teraz przez Jastrzębską Spółkę Węglową. To nie jest błahostka, ale w momencie, kiedy przejmuje to polska spółdzielnia, która będzie zrzeszała kilka milionów ludzi, to jest zupełnie inna sytuacja, niż jeżeli jakiejś firmie Krzak, przepraszam bardzo, przekazujemy, która nie włożyła w to złotówki, a to z kieszeni tych 10 czy 5 milionów ludzi, Polaków, poszły pieniądze, te 6 miliardów złotych poszło na zbudowanie tej kopalni, więc jest to logiczne, że to Polacy powinni tą kopalnię gospodarować. Powinni się Państwo nie zgadzać. Rozumiem, że ja mogę w razie czego w mediach mówić w ten sposób, że jeżeli tylko rząd z łaskawości swojej zgodzi się na przetarg, oczywiście tak mówimy z preferencją dla w pierwszej kolejności polskich podmiotów, to powstały już, czy są w stanie zorganizować się polskie podmioty, które w tym przetargu wezmą udział, tak, będą w stanie kupić, będą w stanie zainwestować w technologię i prowadzić ją do tam. Jest to bardzo ryzykowne, dlatego gdyby tej kopalni Krupińskiej przydzielono koncesję na pokład 45 na wydobycie metodą tradycyjną, bo tak, nasz model biznesowy zakładał tak, że my prowadzimy tradycyjną metodą bez ryzyka generowania zysków, a w międzyczasie prowadzimy prace związane z podziemnym zgazowaniem węgla. I wtedy te przedsięwzięcie byłoby obciążone właściwie minimalnym ryzykiem. Tutaj Aniu... Czyli trzeba robić takie zastrzeżenie, że jako przetarg, ale wraz z koncesją na złoże 400. Tak, ale w tej chwili koncesja jest w posiadaniu już Jastrzębskiej Spółki Węglowej i z punktu widzenia interesu teraz Skarbu Państwa czy akcjonariuszy mniejszościowych, ona powinna wycenić, a według mojej wyceny ta koncesja jest warta w okresie powiedzmy do 2030 roku, gdzie kopalnia miała koncesję na to wydobycie, ona jest warta no, przynajmniej 5 miliardów złotych. Także tutaj uważam, żebyśmy nie udźwigli jako społeczeństwo tego. I tu jeszcze chcę, Haniu, Ci zwrócić uwagę na to, że nieważne jest, że spółka ze 100 funtami występuje z wnioskiem powiedzmy o przejęcie, bo to jest spółka celowa, za nią stoi Greenstone, za nią stoją poważne fundusze, także tutaj nie do końca jakby się z tym zgadzam, bo nasz podmiot jako wspólnota też został powołany bez większych kapitałów. Gdybyśmy mieli szansę przejęcia i pokazali inwestorowi zewnętrznemu czy jakimś kapitałom, jaki jest potencjał, to byśmy też mogli znaleźć jakieś fundusze emerytalne. Ważne jest, że to jest spółka zagraniczna. Trzech zagranicznych, dobrze, ktokolwiek za nimi stoi, to nie jest to milion, 5 milionów, 10 milionów Polaków, którzy już wyłożyli 6 miliardów złotych na kopalnię Krupińskiej w tej chwili. No tak. Dlatego musimy umożliwić przejęcie tym inwestorom polskim, którzy już to zainwestowali. I cel jest inny i to nie... Przekazuję panu głos. Tutaj udzielę jeszcze dwóch, trzech wypowiedzi, bo już niestety mamy jak zwykle salę do około dwóch godzin, czyli no już za chwilę będziemy musieli kończyć, więc jeszcze proszę o zwięzłe wypowiedzi, a pozwolę sobie za chwilę podsumować. Bardzo proszę. Ja chciałem zauważyć tylko jeden drobiazg, żebyśmy się nie zapędzili w ślepą uliczkę w tej argumentacji. Mówimy tak, że przedsięwzięcie powinno być narodowe. Z drugiej strony mówimy, że jeżeli spółka Skarbu Państwa, to nie wiadomo do kogo należy. Powiedzmy sobie, mamy te 30 milionów populacji. A potem przeciwstawiamy koncepcję spółdzielni, której będziemy mieli 10 milionów. To przepraszam bardzo, w którym momencie ustawiamy tą granicę tego powiedzmy gospodarczego takiego powiedzmy sobie podejścia do biznesu. 10 milionów to jesteśmy gospodarni, 30 nie. Czyli w którym miejscu to się waha, żebyśmy nie zabrnęli
tej argumentacji, mówiąc krótko, żebyśmy nie dawali oręża przeciwnikom takiej koncepcji, bo no, mówiąc tak wprost i łopatologicznie, to jest do obśmiania. Tu trzeba podejść do tego, użyć mechanizmów biznesowych, które są dostępne. Kapitał jest, pod kapitał należy sięgnąć i najistotniejsze jest tylko to, żeby mieć właściwą koncepcję wykorzystania i zagospodarowania tego kapitału. A to, te wszystkie powiedzmy, zgadzam się z wszystkimi tezami, że utrata takiego potencjału no, byłaby powiedzmy rzeczą niewybaczalną. Dobrze, tylko że jeśli by była taka możliwość, że możemy wykorzystać kapitał narodowy, to czemu by jeszcze to nie zostało zrobione, prawda? To na takich pytań mamy bardzo wiele. Na początku lat 90. Proponowaliśmy na przykład bardzo proste rozwiązanie, że finansujmy się kapitałem dłużnym, nawet zewnętrznym, a nie udziałowym. Wtedy nie wyprzedawamy rodowych sreber, tak? My się zapożyczamy, robimy właściwy biznes i z tego, co zarobimy, spłacamy. No i na takich pytań moglibyśmy sobie namnażać. Nie pytajmy, co było, tylko zobaczmy, co jest możliwe, a naprawdę możliwe jest przy zbudowaniu, przy odpowiednim podejściu jest możliwe wykreowanie rzeczywistego, krajowego kapitału zdolnego obsłużyć nie tylko taką inwestycję, jak ta, o której mówimy. Dziękuję. Myślę, że na początku wspomnę, że drogą do zabezpieczenia surowców i budzenia społeczeństwa to jest właśnie walka o kopalnię Krupiński. I równolegle na tej drodze można wykonywać inne czynności, jakby przygotowywać dodatkowe projekty, ale to jest konkret, który społeczeństwo będzie widziało. I w sprawie Krupińskiego należy oczywiście wyjść od obecnego stanu faktycznego. Obecny stan faktyczny jest taki, że ile odpowiedzi, ja to pamiętam ze słów właśnie pana Krzysztofa Tytko, tak, że JSW Innowacje, gdzie JSW już posiada tylko pakiet mniejszościowy, a więc Skarb Państwa ma mniejszość, poniżej 50% udziałów, wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, zgadza się, powołało spółkę celową i ta spółka do zagospodarowania terenu, czy jakby do podpisania umów na zagospodarowanie terenów po kopalni Krupińskiej. Ale załóżmy, no wyjdźmy nawet od JSW Innowacje. I zostały podpisane listy intencyjne z kilkoma firmami, między innymi z Tauronem. I są na ten temat informacje, były dostępne w internecie. Tutaj zachęcam wszystkich do wyszukania tych informacji. Są to informacje prasowe. I to jest teraźniejszość. Natomiast sprawa Tamary to jest przeszłość i Tamar już nie ma nic do powiedzenia. I dlatego ja uważam, że pierwsza, ja tu osobiście absolutnie nie liczę na rząd w jakimkolwiek aspekcie, w jakimkolwiek wymiarze. To, co my powinniśmy robić, to stawiać rząd przed faktem wykonanym poprzez informowanie opinii publicznej, jak też organizowanie struktur fachowców, jak też i polityków i działaczy. A w międzyczasie rząd, co najwyżej, żądać od rządu ujawnienia treści listów intencyjnych. Bo przecież one wiążą, tak? My musimy wyjść od stanu, obecnego stanu prawnego. To jest nasz punkt wyjścia. A jak możemy wyjść z obecnego stanu prawnego, skoro nie znamy treści listów intencyjnych? Najpierw trzeba się z tego wycofać. Ale oczywiście, tak? Teraz własnością jest, tam ty praw dobrze nie znam, bo wcześniej Krupiński był częścią JSW, gdzie Skarb Państwa ma 54%. Oczywiście należy dążyć do tego, żeby najpierw kopalnia Krupiński należała od chociażby do Skarbu Państwa, ale żeby Skarb Państwa posiadał 100% tam udziałów. Czyli nawet nie jest korzystne przywracanie do dobro sprawy do JSW, to nie jest optymalne rozwiązanie, tylko po prostu wykupienie w całości tejże kopalni. Ale można to robić etapami. Kopalnia na dzień dzisiejszy, gdyby ją chciano uruchomić od nowa, ona jest własnością w 100% Skarbu Państwa. Także, że ci obligatariusze, którzy się zgodzili i udziałowcy mniejszościowi, którzy się zgodzili na likwidację tej kopalni, oni się, gdyby była teraz rząd, to mógłby to super wykorzystać, bo wyprowadziłby
spółkę z takim potencjałem, gdzie 46% należało do kapitału zagranicznego, on wprowadził ją za zgodą właśnie tych akcjonariuszy mniejszościowych, wprowadził ją do spółki restrukturyzacji kopalń i ma w 100%. I teraz to jest, gdyby to minister teraz chciał, czy rząd wykorzystać i na tej zasadzie jako państwowa spółka prowadziłby te wszystkie prace związane z podziemnym zgazowaniem, no byłaby idealna sytuacja. Także tylko panie Krzysztofie, tam to jest strategiczne. Czy lepiej, żeby zostało to obecnie w rękach Skarbu Państwa? Na razie na tej nie ma innej możliwości. Koncepcja pani, żeby dążyć do wykupienia? To jest na przyszłość. Jasne, dobrze. Proszę Państwa, muszę niestety naprawdę zmierzać, bo mamy czas, jaki mamy. Ja proponuję tak. Odnotowałem sobie te wszystkie rzeczy, w szczególności związane z ewentualnymi interpelacjami do czy to ministra, czy do geologa, o uzyskanie pewnych informacji konkretnych. Natomiast, żeby, ponieważ też zależy mi na konkretnym urobku tego zespołu, ja ze swojej strony zobowiązuję się do tego, że postaram się znaleźć jakichś specjalistów, którzy pomogą przy napisaniu takiej specustawy dotyczącej technologii, nazwijmy to Narodowego Programu Wykorzystania Zasobów Wynikających z Technologii Podziemnego Zgazowania Węgla. Państwa z kolei proszę o to, żebyście przemyśleli, jak właśnie tam na Śląsku dotrzeć do jak najszerszych rzesz osób, ludzi, środowisk, które mogą być tym wszystkim zainteresowani. I jednocześnie, żeby się też tak powiem, zacząć już tak jakby coś w rodzaju właśnie śledztwa w sprawie kopalni Krupiński, spróbujmy zaprosić następny zespół pana właśnie ministra Jędryska. Czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, to jest inna sprawa, ale spróbujmy go zaprosić. I w ten sposób już chcę zaproponować Państwu kolejny termin zespołu. Proponuję, żeby to się odbywało tak średnio co 3 tygodnie, czyli dosyć tak prężnie. To mi wychodzi, że to przypada na, w związku z tym na 15 listopada. Czy ta data była Państwu odpowiadała? A ja bym chciał jakby powiedzieć, że jakby miała być rozmowa bezpośrednia z panem profesorem Jędryskiem, to żeby najpierw poprosić go, żeby przyszedł na to spotkanie z informacjami dotyczącej inwentaryzacji tych wszystkich złóż. Przynajmniej ogólne, jaka to ma wartość na razie, dobra, po stronie przychodu, na razie jakby wartość w złożu, tak? Dobrze. My mówimy tylko o wartości w złożu, nie uwzględniamy, jakie mogą być zyski. To jest bardzo ważna informacja. Zapraszamy go, żeby... W sprawie technicznej, czy wcześniej nie można złożyć w trybie poselskim? Rozmawiać z panem profesorem Jędryskiem, kiedy już będzie konkretna odpowiedź, będzie się do czego odnieść. No, będę robił na mnie to jedno, natomiast rozumiem, że jeśli zapraszamy pana Jędryska, to z takim też informacją do niego, że będzie odpytywany na okoliczność, więc żeby się przygotował, jeśli chodzi o informacje dotyczące zasobowej inwentaryzacji złóż, tak? Jak też myślę, że dajemy tego na to, bo kompleksowa informacja, że ma się mapa już wydanych koncesji na wydobycie, wszędzie, w skali całego kraju, konkretnie któremu podmiotowi jest wydane na wydobycie, kompleksowa informacja na temat wydanych koncesji na poszukiwania. Te dwa tematy. I jak on to uzasadnia, że polski rząd, że Skarb Państwa nie ma kapitału na uruchomienie własnej technologii, wdrożenie własnej technologii wydobycia złóż i musi koniecznie rozdzielać koncesję podmiotom zagranicznym czy ponadnarodowym. Jak on to uzasadnia? Właśnie to, co teraz powiedziałeś, to jest też jakby super podsumowanie. Inwentaryzacja, raz. Dwa, jaki jest status prawny wydanych koncesji, jakie wynikają z tego konsekwencje, czyli utraty kontroli nad zasobami. Nad zasobami. No i trzy, czy dlaczego on nie widzi, bo on cały czas powtarza, że nie możemy dokumentować bardziej precyzyjnie złoża, bo nie mamy kapitałów i dlatego musimy tą kontrolę przekazać. Ale właśnie tutaj powiem, jeżeli będzie natychmiast wdrożona technologia zgazowania podziemnego węgla, to natychmiast znajdą się pieniądze na poszukiwanie, dokumentowanie i wydobywanie reszty złóż. Także to jest punkt wyjścia, trzeba wiedzieć chronologicznie. Bronimy kopalni Krupiński, a więc rząd musi ujawnić pierwsze rzecz, listy intencyjne, tak, które tam spółki podpisały, przedstawiciele spółek, jak też po prostu natychmiast uruchamiamy w
państwowych instytutach uruchomienie tejże technologii podziemnego zgazowania węgla. To są te dwie najważniejsze rzeczy praktyczne, od których wychodzimy. Gdyby na to spotkanie pierwsze zaprosić na przykład przedstawicieli GIG-u, którzy mają z tym doświadczenie, bo to by było nie z ust tutaj nas, tylko z instytucji, która bezpośrednio prowadziła nadzór na tym, tak? I to by też była jakaś informacja. Można przeczytać sobie raport NIK-u, jak krytycznie się wyraża, bo wniosek końcowy raportu NIK-u dotyczący zgazowania podziemnego na kopalni Wieczorek, on jakby mówił, ta koncepcja, wydano tyle pieniędzy, musi być dalej kontynuowana. Jakby jest takie zalecenie. A gdyby nawet eksperci, osoby, które były przy tym pierwszym eksperymencie zgazowania podziemnego węgla, no nie mogli tutaj, przecież ja uważam, że nawet jest zasadne, tutaj bardzo dobrze, że Krzysztof o tym wspomniał, nawet jest zasadne, że zespół tam pojechał i nagrać z nimi tam te ich wypowiedzi. Na Śląsk. Ale nie konkretnie. Powiedzmy, może tak, kierownik projektu, jak i osoby uczestniczące w pierwszym eksperymencie, który został przeprowadzony na kopalni Wieczorek, tak? Ale to wystarczy. Zgazowania podziemnego węgla, jak też po prostu inni fachowcy. Nic innego z głównego instytutu. Nie powiedzą oprócz tego, co się ukazało 2 lata temu w filmie pani Anity Garga z Linia Specjalna. Tam jest wyraźna, krótka wypowiedź pana profesora, który się zajmował bezpośrednio nadzorem, jakie są efekty i jak jest potencjał. Także od tego czasu, ponieważ ta technologia jakby 3 lata jest jakby zamrożona, także nic innego nie... Najlepiej jakby tutaj był zaproszony, gdyby przyjął zaproszenie i też na przykład profesor Stańczyk, Krzysztof Stańczyk, który prowadził bezpośrednio nadzór nad podziemnym zgazowaniem w czynnej kopalni Wieczorek. Ale właśnie o takie osoby mi chodzi. Tak. Właśnie o te osoby. On jest skąd? Ze Śląska? Czy... Tak. Gdzie on jest umocowany? Co w jakiejś uczelni? Tak. Może, czy... Pracuje w Głównym Instytucie Górnictwa. A ten raport NIK-u, jak on się nazywał? Kiedy był ten raport? No ja go przeczytałem w internecie. Ja mogę poszukać i panu posłowi jakby... No to już mamy, zawsze. Szanowni Państwo, to już mamy i tak dość dużo rzeczy do wykonania. Aha, termin. Ten 15 listopada może być? To jeśli chodzi o spotkanie z pan profesor Jędrysek, jak pan zrobi taką interpelację, uważam, że to jest taka tytaniczna praca, nie jest w stanie to przygotować. Być może odpowiedź... Nie, ja chcę, żeby tak czy inaczej to odpytali na pewno, natomiast niezależnie od tego, ja mogę złożyć interpelację. Ja wątpię, żeby od razu w odpowiedzi powiedzieli, że mamy tyle i tyle służb tutaj położonych, takiej wartości i tak dalej. Nie wierzę w to. Ale przynajmniej rozpoczniemy ten proces, potem będziemy dążyli do odpowiedzi dalszymi interpelacjami itd. Żeby zacząć przynajmniej ten. Ale ja tego jeszcze też chcę dodać, bo pan profesor Hojonowicz cały czas mówi, że jego głównym celem jest poinformować wszystkich ministrów i rząd, jaki mamy potencjał. Także być może, że takie opracowanie jest, bo on deklaruje to publicznie, że jego głównym zadaniem jest pokazanie, jaki jest potencjał gospodarczy w polskich zasobach i przekazanie odpowiednim ministrom tej wiedzy. Nie? Dobrze. Proszę Państwa, zapisuję 15 listopada o 13, by Państwo tak chcieli, że tak będzie wygodnie, tak? Rozumiem. Następny zespół. Tak? Dobra. W takim razie bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję za przybycie na dzisiejsze. Jestem bardzo zadowolony z tych ustaleń. Wiemy, co robimy dalej. Mamy dużo konkretów. No i działamy. Jeszcze raz Państwa uczulam. Każdy pomysł na to, jak dotrzeć... Tam Pan jeszcze chciał coś powiedzieć. Jeszcze chciałbym dodać, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że dokonano jednak tego konstytucyjnego zapisu o uwłaszczeniu narodu polskiego na złoża. No, wszyscy będziemy na to. Tak. Tak. O tej zmianie i wpisie, bo prezydent już zadał pytania i wśród tych pytań pana prezydenta
nie było tego pytania do narodu, mam na myśli referendum. Mamy rację, widzę to w ten sposób, że możemy oczywiście taką poprawkę króciutką, prostą do konstytucji zaproponować, to nie jest żaden problem, bo są tutaj różne przykłady i tak dalej. Natomiast miejmy świadomość, że raczej w tych warunkach, jak on powiedział, tej zmiany nie przeprowadzimy, ale oczywiście będziemy zawsze mogli powiedzieć, że to myśmy to zaproponowali. To jest bardzo ważna sprawa. Tak, oczywiście. Więc dwie sprawy takie prawne. Jedna to jest ta zmiana do konstytucji, zgadzam się, a druga, ja bym naprawdę chciał przygotować do końca roku taki projekt specustawy dotyczącej strategii wykorzystania możliwości technologii zgazowania węgla. Najpierw pokażmy, jakie są pożytki z tego, a potem dopiero. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję w takim razie. Widzimy się 15 listopada o 13.